pomocy, nasza wioska została zniszczona. Słyszałeś to? Ten wieśniak potrzebuje pomocy. Ta wioska jest tak rozwalona. Oni nie mogą mieszkać w takiej brudnej wiosce. Musimy ją posprzątać. Tak, Luczek, ona jest taka brudna. Tylko czekaj, zanim to zrobimy, ona jest zbyt duża. Co ty na to, żeby tutaj przedzielić tą wioskę na pół i ty zajmiesz się tą stroną, a ja zajmę się tą. Będziemy musieli ulepszyć tą wioskę tak, żeby ci wieśniacy mogli w niej mieszkać. Ja na pewno lepiej to ulepszę, Pimpek. Wieśniacy będą zadowoleni. Dawaj, musimy sprzątać te brudy. Co to jest? Fuj, to wszystko trzeba usunąć. Tu są jakieś kupy z dirta i pajęczyny. Ja nie wiem, czy jakieś tornado przez to przeszło, ale naprawdę nie wygląda to dobrze. Trzeba to wszystko rozwalić, a tych śmieci jest tutaj tak dużo. Ja już prawie ją posprzątałem, ale pamiętaj, musimy odbudować jeszcze ich domki. No tak, to też musimy zrobić, ale czekaj. Jak my mamy to zrobić, jeżeli ta droga jest tak rozwalona? Przecież tutaj idzie złamać nogę. Widzisz, ile tutaj jest dziur? Dlatego wiem, co możemy zrobić. Patrz, użyję do tego takiej łopaty i teraz zamienię tą drogę na coś takiego. Bo wydaje mi się, że o wiele lepiej wygląda. Nie, zrób to lepiej z tego gravela, bo to jest lepsze. Nie, mi się wydaje, że wiśniakom o wiele bardziej spodoba się taka droga. No przecież, czy to nie wygląda lepiej od czegoś takiego? Ta twoja droga jest słaba, a my musimy ulepszyć tą wioskę, żeby była jeszcze lepsza niż poprzednio. Dlaczego ty zmieniasz im wioskę? Wydaje mi się, że im się to nie spodoba. Tak, to zobaczymy, na której stronie będzie więcej wieśniaków, bo coś mi się wydaje, że wieśniacy wybiorą moją stronę zamiast twojej. Już da się normalnie chodzić i nie ma tutaj żadnych śmieci. Pousuwaliśmy tutaj wszystkie niepotrzebne rzeczy, ale Luczek, te domki, jak one wyglądają? Uj, te zielone glony na tych domkach są obrzydliwe, trzeba je zniszczyć szybko. I tutaj też są jakieś pajęczyny w środku tego domku. Nawet patrz, ten kamień jest taki zielony. Fuj, co tu się stało? On się zestarzał, Pimpek. Dobra, dawaj szybko. Musimy wszystko naprawić i użyć tego drewna do odbudowy. Nie, Luczek, co ty robisz? Poczekaj, ja mam lepszy plan. My tą wioskę mamy ulepszyć. Ona nie ma wyglądać tak samo. To ma wyglądać lepiej. Dlatego co ty na to, żeby użyć takiego drewna? Ono wygląda o wiele bardziej nowocześnie. I uwierz mi, naprawdę będzie dobrze pasować. Nie, Pimpek, to jest obrzydliwe. Co ty robisz? Ty się nie znasz. Zobaczymy w takim razie. Ty zrób swoją wioskę, a ja zrobię moją taką ulepszoną. I uwierz mi, jak zobaczysz ją na samym końcu, to będziesz mi zazdrościć, że ja będę mieć taką dobrą wioskę, a ty taką słabą. To dobra, buduj sobie swoją rzecz, a ja na pewno będę teraz budować swoje. Co tam robi Luczek? Czym on przechodzi przez linię mojej wioski? Ej, on coś kombinuje. Ale Pimpek będzie mieć przewalone, będzie musiał więcej odbudowywać tej wioski. On tutaj chyba stawia TNT. Luczek, widziałem to, co ty zrobiłeś! O, to nie jestem ja, Pimpek, wcale to nie byłem ja, to był Creeper, tak, on wybuchnął! Jak to? Przecież widziałem, że postawiłeś tutaj TNT! O nie, teraz przesadziłeś, może ja ci coś wybuchnę! Lepiej się zabierz za odbudowywanie domków, moja wioska będzie najlepsza! No to zobaczymy, co to miało być? Dlaczego Luczek wysadził właśnie część mojej wioski? Nie rozumiem tego, ale dobra, my zacznijmy to odbudowywać i troszeczkę ulepszać. Patrzcie, czy to nie wygląda ładniej? No pewnie, że tak, tylko wiecie co? Niezbyt mi się podoba, że ten cały domek jest taki mały. Co wy na to, żeby za chwileczkę go powiększyć? Tylko jeszcze musimy ułożyć odpowiednio tą podłogę, aby tutaj też nie było żadnych dziur. I wiecie co? Tak mi się wydaje, że możemy troszeczkę powiększyć ten domek z tej strony. Zrobimy go dosłownie tak samo jak z przodu, tylko troszkę go przedłużymy, żeby wiecie, był trochę dłuższy. I wydaje mi się, że tym sposobem będzie fajniejszy. Pimpek, ten domek jest najgorszy. Patrz na mój. Haha, jak on dobrze wygląda. Ty po prostu go odbudowałeś, nie dodałeś nic do siebie, no nie wiem, mi się to niezbyt podoba, a ja już go troszeczkę powiększam i patrz, to będzie taki powiększony domek wieśniaka, tadam, czy to nie jest fajne? On wygląda bardzo słabo, ja już skończyłem mój, a nawet zabieram się już za tą farmę, zobacz, ale będzie fajna. Spokojnie, ja też zrobię farmę, tylko poczekaj, zaraz zobaczysz, jaki ten domek jest przedłużony. I dobra, skoro już go przedłużyliśmy z boku, to tu obok również dodamy troszeczkę tej budowli, żeby była większa, bo ten domek cały czas wydaje mi się, że nie jest taki duży, jak być powinien. Teraz na pewno wygląda to lepiej i jeszcze dodamy to samo w sumie, to co robiliśmy tam wcześniej. I teraz przyszła pora na najważniejszą część tego domku, czyli tutaj zrobimy taki mini stragan, bo wiecie, wieśniacy lubią się wymieniać między sobą, więc tutaj zrobimy właśnie taki sklep, aby każdy, kto chce coś kupić, mógł się tutaj zatrzymać i kupić cokolwiek, co mu
mu jest potrzebne. Jeszcze tutaj jakieś skrzyneczki, no bo wiecie, w każdym sklepie jest jakiś magazyn, więc to też jest potrzebne i może tą podłogę zamieńmy na taką. Tak wygląda to o wiele lepiej. I jak tam, Luczek? Skończyłeś już swój domek? Bo ja właśnie kończę. I wiesz, on wygląda naprawdę fajnie. No jasne, że tak, ja już skończyłem nawet moją farmę. Idę się brać za inne budynki w tej wiosce. Oni na pewno będą chcieli zostać u mnie. No nie wiem, moja wioska wygląda 100 razy lepiej. To znaczy, ten domek, tylko chwila. On jest troszeczkę większy, ale jeszcze nie do końca skończony. Na pewno zapomniałem dać tutaj szyb, dlatego postawmy to w tej chwili. I tutaj też się jakaś ukryła za skrzynką. No i oczywiście wejście na dach. Niech ono będzie tutaj, tak jak wcześniej, z drabinki. Tada! Będzie można sobie wejść i popodziwiać tą naszą wioskę, która jeszcze nie jest skończona, ale zaraz to zrobimy. Ale ten domek jest taki pusty. Na szczęście mam tutaj parę rzeczy, które sprawią, że ten dom będzie o wiele ładniejszy. Na pewno tutaj zrobimy takie drzwi, a do tego możemy dać jeszcze zasłony na okna, bo wiecie, wieściacy też by chcieli troszeczkę prywatności. Więc jeśli nie chcą, żeby ktoś ich podglądał, mogą sobie zasłonić te rolety, a dodatkowo łóżka. No właśnie, nie wiem, ile tutaj wieśniaków ma mieszkać, ale dajmy tych łóżeczek tutaj troszeczkę, bo skoro ten domek jest taki powiększony, może być ich tutaj trochę więcej. I nawet takie mini pudełeczka, też z takiego drewna, od razu to wygląda dobrze. I taki guziczek, halo, jakby ktoś chciał zadzwonić, to ma taką możliwość. Ten sklepik powinien mieć troszeczkę więcej rzeczy na sprzedaż, na przykład takie marchewki i siano. Możemy tutaj postawić tego tak dużo, żeby każdy widział, że można sobie to kupić, co się chce. Oczywiście za emeraldy. I tym sposobem wydaje mi się, że nasz domek jest skończony, ale go ulepszyliśmy. Jasne, wieśniacy, możecie tutaj zostać tak długo jak chcecie. Proszę, to emeraldziki dla was. Ej, ty ich przekupujesz emeraldami, to jest niesprawiedliwe. Ja dla nich zrobiłem taki super domek. Nie no, zobacz, oni chyba chcą zostać u mnie na mojej stronie. Haha, bo na razie to wygląda lepiej niż u ciebie. Jeszcze się przekonasz, Duczek, że każdy twój wieśniak przejdzie na moją stronę, ale teraz musimy się zająć tym domem kowala, bo jest tak zniszczony. Tutaj jest jeszcze więcej pajęczyn i nie, to będzie takie trudne do zrobienia. Nie wiem, czy nam się uda, ale nawet w tej skrzynce są jakieś przedmioty. Niestety, chyba to trzeba będzie wszystko zniszczyć. Ja mam troszeczkę inny pomysł, jak możemy to ulepszyć. To ty niszczysz pół tego domku kowala, no nie, ty miałeś go ulepszać, a nie niszczyć. Ja naprawdę wiem, co robię. Najpierw trzeba zamienić te wszystkie stare bloki na te lepsze i usunąć te dziwne coś, fuj. Tego nie potrzebujemy, razem z tymi pajęczynami. I teraz możemy zabierać się za budowę. Może zrobiłbym tutaj taki troszeczkę większy piecyk, ale oczywiście z lepszego materiału. Z takiej cegły, ona wygląda tak nowocześnie i wydaje mi się, że o wiele lepiej od tego normalnego bloku kamienia. Zrobimy tutaj taki jeden wielki piec. I na samej górze nawet takie klapy, aby wyglądało to jak taki prawdziwy komin. A dodatkowo do środka damy taki ogień i patrzcie, jak to wygląda. Jeszcze go tylko troszeczkę ulepszymy półpłytkami i to będzie gotowe. Wow, Luczek, a ty? Jak tobie idzie ulepszanie innych domków? Bo mi naprawdę dobrze. No zobacz, Pimpek, ja naprawdę to już odbudowywałem prawie, ale ty chwilę, jak ty to robisz? Przecież to jest takie słabe, ci wieśniacy dalej są u mnie, co nie, ziomeczki? No dobra, ale to dlatego, że dałeś nam emeraldy. Tamta wioska wygląda całkiem dobrze. Pimpek, nie słuchaj się, moja wioska jest najlepsza, co nie, wieśniaku? Masz tutaj emeraldy. Ty ich ciągle przekupujesz emeraldami! To jest niesprawiedliwe, a ja dodałem tutaj takie kraty, żeby nikt się przypadkiem nie poparzył. I mam również trochę przedmiotów, które idealnie pasują się do tego typu budynków. Na przykład gdzieś obok postawimy tutaj diamentową zbroję, a nawet takie żelazne kowadło, żeby tutaj można było sobie coś wykuć, jakąś skrzynkę i nawet taki znaczek, że tutaj jest kowal. Wow, przecież to jest takie dobre, tylko chwila. Zapomniałem kompletnie o tym domku. On nie musi być duży, bo tutaj wieśniacy nie będą mieszkać. Do tego będą inne domki. Ale za to w tym miejscu musimy zrobić jak najlepsze miejsce do przechowywania najważniejszych przedmiotów, czyli zbrojek, narzędzi. Przecież wieśniacy też czegoś używają. Na przykład do samoobrony i nawet do uprawy roślin.
roślin, bo niestety bez motyki nie da się w ogóle zasadzić jakiejkolwiek uprawy. Wiecie co, usuńmy te całe drewno, te ciemniejsze jest o wiele ładniejsze od tego brzozowego i jeszcze, no nie, nie dokończyłem tej podłogi. Jak to? Czemu tutaj jest jakakolwiek dziura? A tak możemy zrobić ten sam, bo w miarę mi się podobał. I do środka postawimy te piecyki, które były obok, ale niestety musiałem je usunąć. Damy tutaj taki jeden ogromny piec, który będzie mega potężny i każdy wieśniak będzie mógł sobie coś przepalić. Ej, to jest naprawdę ładne. Pipek, jak ty to dobrze zbudowałeś, to wygląda nieźle. Dzięki, Luczek, starałem się, a u ciebie, no nie wygląda to zbyt dobrze. O, dobra, ale wiesz co, przynajmniej fontannę masz taką słabą. Ha, 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 nawet ci ją rozwalę do końca. No co ty robisz, nie niż tego, ej! Może Luczek jest dlatego zły, bo zbudowałem lepsze budynki od niego, ale faktycznie ta studnia nie jest ładna. Więc najpierw usuńmy może tą wodę, ona się wylewa na pół wioski i nie jest to dobre. Te pajęczyny też mogą stąd wywalać. To już przestaje przypominać studnię, ale dobra, wiem jak możemy to naprawić. Użyjmy tego kamienia do zbudowania początku. On zdecydowanie wygląda lepiej od tego kamienia, który był tutaj, bo wygląda tak bardziej profesjonalnie i zdecydowanie jest bardziej ulepszony od tego zwykłego kamienia. Za to tutaj możemy chyba dać ten normalny kamień. Wiecie, to też ma być studnia, a nie jakaś nie wiadomo jaka fontanna. I na miejsce tych płotków, które są tutaj, damy takie ściany z kobla. I wiecie, co by się jeszcze przydało? Zamienić to drewno, bo nie wiem dlaczego, ale bardzo spodobało mi się to ciemniejsze. Na przykład takie. Ej, to już jest lepsze, a ten cały dach wywalamy. Zaraz go naprawimy i zbudujemy o wiele lepszy niż ten, co był. Jak ci idzie budowa studni, bo ja już prawie skończyłem wszystko. Naprawdę, nie wierzę ci. Ja robię tutaj studnię i czekaj, wychodzi mi to naprawdę dobrze. Patrz sam, czy to nie jest ładne? No nie wiem, Pimpek, na razie to nie wygląda zbyt dobrze. Ja przyjdę, jak ty może coś bardziej dobudujesz tutaj. Ale przecież ta studnia jest idealna. Ona jest tak ulepszona. I jeszcze wystarczy dolać tutaj wody i może wykopać troszeczkę głębszą tą studnię, żeby wieśniacy na pewno mieli dużo wody. I teraz wystarczy wylać tutaj tą wodę, a nawet na dole dodać taką małą roślinkę, żeby to o wiele lepiej wyglądało. I patrzcie, taka prosta studnia, ale wygląda mega dobrze. Ale my nie mamy czasu, Luczek już prawie odbudował całą wioskę, a my zrobiliśmy dopiero 3 budynki, więc teraz zajmijmy się tym. On jest dosyć mały i szczerze nie wiem, czy mi się nadaje, aby ktokolwiek w nim mieszkał. Ten domek jest jeszcze mniejszy od tego poprzedniego obok, ale za to brakuje mi tutaj jednej rzeczy, którą za chwileczkę zbudujemy, tylko najpierw to naprawmy. Szczerze, nawet te drewno nie wygląda tutaj aż tak źle, a skoro ten domek jest tak mały, nie wiem, co możemy tutaj dobrego dobudować. Za to wiem, jak możemy go dobrze ulepszyć. Patrzcie, tutaj zrobimy taki daszek, niby z takiego ogniska, ale tak naprawdę ten domek będzie działał jako taka farma dla zwierzątek. Tak, tutaj zrobimy ogromną zagrodę i chciałem, żeby ten dach też był taki duży, aby każde zwierzątko, które jest tutaj pod tą farmą, miało dach nad głową, bo wiecie, jak będzie padać deszcz, a ja miałbym być zwierzątkiem, to na pewno by mi się to nie spodobało. Jakaś zagroda dla zwierząt, to na pewno się nie spodoba tym zwierzątkom, tylko uciekną. Nie wierzę ci, Luczek, ty cały czas narzekasz, że ja mam takie słabe budowle. A ja serio ci pokazuję, że moja zagroda jest super. I patrz, tutaj zrobimy takie wejście na tych zwierzątek. I co lubią jeszcze zwierzątka? A, wiem co! Dużo siada, trzeba to tutaj postawić. A do środka tego domu jedzonko, jakieś jabłuszka, marcheweczki. Aby na pewno zwierzątka były najedzone. I uwaga, stawmy je teraz tutaj. I nie wiem jak tobie, ale mi się wydaje, że tym zwierzątkom się to podoba. Nieprawda, ta stajnia jest najgorszą, jaką widziałem. I wiesz co, ja teraz idę budować swoje rzeczy. Tak, wpadłem na super pomysł, patrz, będę to zamieniać. Przecież ty robisz to z tego samego drewna, co ja. Czy ty ode mnie nie zgapiasz? Nie, Pipek, nie ma takiej mowy. Patrz, ja tylko używam tutaj takich desek nowoczesnych, bo to chyba się podoba wieśniakom. Luczek zaczyna ode mnie zgapiać, bo moja wioska wygląda tak dobrze, ale to jest dopiero początek. Bo teraz zajmiemy się tą farmą i uwierzcie mi, ona będzie tak ulepszona. Mam nawet pomysł, co tutaj zrobimy. Chyba użyjemy tego samego drewna, co wcześniej. Te jasne drewienko jest bardzo nowoczesne i chyba pasuje do wszystkiego. I kiedy to zrobimy, ta woda jest tutaj na środku. Nie wiem, czy to jest tutaj potrzebne. Wiecie co? Ja mam inny plan. Usuniemy wodę na środku i damy ją tutaj z boku, w tym miejscu. Ale spoko, ja wiem, co robię. Bo ulepszymy to troszeczkę i tutaj zrobimy jakby drugie piętro tej farmy. Dokładnie, ona będzie dwupiętrowa, czajcie? Przecież to będzie
będzie największa farma wieśniaków, jaką widziałem w moim życiu. Podwójna farma? Przecież to wieśniakom nie jest potrzebne. No co ty mówisz? Przecież każdy by chciał mieć troszeczkę więcej jedzenia i pszenicy, a szczególnie wieśniacy. Patrz na to, Luczek, tylko nie odgapiaj, dobra? Bo tego pomysłu na pewno nigdzie nie widziałeś. Tylko najpierw wylejmy tutaj wodę i będziemy musieli również zasiać tą całą farmę, aby nie było tutaj żadnych problemów. Naszym kolejnym krokiem jest obudować tą całą farmę, może być szkłem, aby to dobrze wyglądało, a przy okazji też dobrze działało. Skoro mamy to obudowane, możemy zacząć odpalać nasz mechanizm. Patrz, Luczek, co teraz zrobię. Połączę to wszystko redstone'em do samego końca farmy, a tu dam taką dźwignię i musimy również troszkę zwiększyć sygnał. O, w ten sposób. Co ty robisz z tym redstone'em? On nie jest w ogóle potrzebny. Zaraz się przekonasz, to będzie najlepsza farma, jaką widziałeś w swoim życiu. Tylko najpierw posadźmy tutaj tą całą pszenicę i najlepiej ją wyrośnijmy, aby była już gotowa do zebrania. I teraz wystarczy, że kliknę w tą dźwignię i patrzcie, co się dzieje. Wow, to jest automatyczna farma pszenicy. Jak ty to zrobiłeś? Ta cała pszenica przyleciała do ciebie. No widzisz, i teraz można to sobie zebrać, zamiast ręcznie do niej podchodzić i wyłączyć tą wodę. I tym sposobem ponownie możemy zasiać nasze zboże. Pipek, ty naprawdę robisz dobre mechanizmy. Ja też coś muszę zrobić, idę na moją stronę. Już tak dawno mówiłeś, ale czekaj, co ty zrobiłeś za domki? Ej, one są w połowie mojego koloru. Cicho, Pipek, wieśniacy, tak, ta wioska jest taka sama jak tutaj, widzicie, możecie tu zostać. No nie wiem, ten mechanizm pszenicy całkiem dobrze wygląda. Nieprawda, nie patrzcie się na to, wieśniacy, tak, ja zamurowywuję, żebyście nie patrzyli się na stronę tego Pipka. Co ty robisz? No nie mogę, a moja wioska wygląda coraz lepiej, ale tutaj jest jeszcze jakiś domek, on jest duży i szczerze podoba mi się, tylko w środku jest tyle pajęczyn i co to jest za... Co jest? Czemu to był dirt, a ja wpadłem na dół? Ta podłoga jest taka stara, że tutaj zrobiła się taka ogromna dziura. No nie! Trzeba to zabudować, to jest niebezpieczne. Jakiś wieśniak by tu wpadł i mógłby sobie zrobić krzywdę. Nie wiem, czy muszę coś zmieniać w tym domku, ale wiecie, podoba mi się coś takiego. Te schodki dodadzą trochę nowoczesności temu domkowi i wydaje mi się, że o wiele to będzie lepiej wyglądać, jeżeli tak z zewnątrz ten dach będzie troszeczkę ciemniejszy i musimy oczywiście dlatego postawić tutaj ciemniejsze schodki. Tak jak właśnie tutaj, jeszcze z dołu, też możemy coś takiego dodać. Czemu by nie? Nie wygląda to chyba aż tak źle. Nawet powiedziałbym, że wygląda to o wiele lepiej. Resztę domku bym nie zmieniał, no ale ten kamień nie jest dobry do wyrzucenia. I jak już wywaliliśmy ten kamień, to z zewnątrz, no nie, nie jest on jeszcze gotowy. Co to ma być? Czemu tutaj jest dirt? Ten taras na pewno tak na początku nie wyglądał, dlatego my spowodujemy, żeby był troszeczkę nowocześniejszy. Co wy na to, żeby dodać coś takiego? Nie ma opcji, że wieśniakowi to się nie spodoba i ten środek, no nie może być z trawy. Ja bym to też wykończył takim ciemniejszym drewnem. O wiele to będzie przytulniej wyglądać, a tutaj oczywiście dajemy dirta. Wow, co to jest? Ja sam chciałbym zamieszkać w takim domku, ale nie jest on do końca gotowy. Co to jest za dziura w podłodze i w tym dachu? Ej, tego nie naprawiliśmy. Musiałem tego nie zauważyć, ale teraz, no nie, co to są za krzesła? Ja bym je dał takie. Są troszkę ładniejsze i lepsze, a poza tym da się na nich usiąść. I to jest najważniejsze. Na tym stoliku dałbym jakieś owocki i oczywiście trzeba to teraz udekorować. Może skoro faktycznie to była kuchnia, to tutaj też zrobimy takie kuchenne rzeczy. I do tego na pewno taki mini zegar. Chociaż szczerze, lepiej jakby tutaj były może półki. A zegar postawimy tutaj na troszeczkę innym bloku, takiej biblioteczce. I właśnie, przecież to jest księgarnia. Dajmy tych biblioteczek dużo, na przykład tutaj, przecież ten domek jest tak wieśniakowy. Tylko brakuje nam łóżka, dlatego musimy postawić je chyba w tym miejscu i nawet taką ładną lampeczkę. Tadam, a tutaj malutki domek dla pieska i jakby jakiś wieśniaczek chciał sobie jakiegoś przygarnąć. I proszę bardzo, ten domek też jest gotowy. A tobie, Luczek, jak idzie? Co on tutaj robi? Ty stawiasz jakieś lampy! O tak, moja wioska jest teraz tak oświetlona, zbudowałem te lampy, a nie to co twoja chwilę, co to jest? Wow, patrz na to, Luczek! Ja też myślałem, że nie mam takich lamp. Ja mam nawet je lepsze. Zobacz na to. Wow, są takie super. Faktycznie, one będą dawać tyle światła. I ta wioska jest w sumie nowoczesna. Nie to co moja. Pipek, to oszukuje. Nie, ja nie oszukuję. A wiesz, że oprócz tych lamp mogę postawić tutaj taką ławeczkę, żeby wieśniacy, jakby chcieli, mogą sobie odpocząć. Przecież to będzie takie dobre. Ty w życiu nie zrobisz takiej dobrej wioski jak mojej. I uwaga,
uwaga, chyba wszystkie lampy tutaj postawiłem. Ale wiesz co, jeszcze nie dokończyłeś wszystkiego, ty nubie. Na przykład ta budowla z kamienia nie jest zbudowana. Ja nie mogę, Luczek, już zrobiłem wszystko, to mi jeszcze zostało. Dobra, uwaga, bo czas nam się kończy, a ja zaczynam to odbudowywać. I tak jak z każdą budowlą, trzeba najpierw to naprawić, bo to wygląda obrzydliwie. Ja ci w takim razie pomogę to rozwalić, hapum! Nie, co ty robisz? Ty mi niszczysz cały budynek, to nie tak miało wyglądać! Hehehe, przynajmniej szybko jest zniszczony. I co, dawaj Pipek, buduj tam swoją budowlę! A, ty zrobiłeś taką dziurę i Luczek rozwalił mi dosłownie wszystko. Ja to teraz odbuduję! On myśli, że ja się teraz poddam, ale nic z tych rzeczy. Zrobimy jeszcze lepszy kamienny dom, taki, że Luczek na pewno będzie mi zazdrościć. Zacznijmy budowę naszego zamku. To jest dosyć trudna budowla. Szczerze, nie wiem, czy uda mi się to tak dobrze odwzorować, ale myślę, że możemy nawet to trochę ulepszyć, żeby to było jeszcze lepsze niż poprzednio. Więc teraz może zróbmy takie mini wejście. Co wy na to? Z dwóch stron trzeba zrobić to tak. Tutaj postawimy pełen bloczek i uwaga, na samym końcu taka ostateczna rzecz. Tutaj na przykład damy płotek i drzwi do tego zamku. Niech będą takie. Ej, dobra, przód mi się mega podoba. Ale to serio jest dopiero początek. My mamy jeszcze tutaj tyle rzeczy do zrobienia. Tutaj zrobimy tą ogromną wieżę. I nawet bym ją trochę powiększył. Niech będzie do tej wielkości. To jest takie wielkie. A z tej strony zrobimy takie okno. Też takie jak z zamku. Musi to wyglądać mega staro. No bo przecież to jest zamek, co nie? A zamki zazwyczaj budowało się bardzo dawno temu. I takie okno chyba jest dosyć dobre. A teraz musimy dokończyć tą całą wieżę do samej góry. I okno lepsze będzie jak tutaj na górze. Postawimy te schodki, a niżej damy chyba pełen blok. Bo tak nie wygląda to zbyt dobrze. I mamy naszą pierwszą część zamku. Teraz musimy troszeczkę dodać jeszcze z tyłu więcej rzeczy, bo jak na razie nie jest to zbyt duże, ale chyba tyle wystarczy. Jesteśmy już prawie na granicy z Luczkiem. No ty budujesz, czemu ten zamek jest taki ogromny? No widzisz, bo chciałem go troszeczkę ulepszyć. Ty mi go zniszczyłeś, więc ja powiedziałem, że on musi być 100 razy lepszy niż poprzedni. Ale bym ci go rozwalił, ale nie zrobię tego, bo wieśniacy chyba wolą moją wioskę. Haha, chodźcie do mnie. To się dopiero okaże. Ja tutaj naprawdę ten zamek zrobię tak dobrze, że chyba wieśniacy nie wybiorą wioski Luczka. Przecież ona jest taka słaba w porównaniu do mojej. No, zobaczcie sami. Gdzie wolelibyście wy zamieszkać, gdybyście byli wieśniakami? W tej wiosce, czy może w mojej? No nie wiem, moja wioska jest taka dobra. I cały czas próbuję ją ulepszać. Na przykład tak jak tutaj. Zrobimy tą wieżę taką mega prostą, zamkową. I nie zapomnijmy tutaj z tyłu dodać oczywiście okienek. Takich samych, bo mi się naprawdę one podobają. I niewielkie ulepszenia z tego oto kamienia. Nawet jakieś schody tutaj z boku też mogą być. I tutaj z góry też, aby to faktycznie wyglądało jak taki prawdziwy zamek. Ej, jak bardzo mi się to podoba. Wy nie macie pojęcia. Przecież ta budowla jest 100 razy lepsza od poprzedniej. Ale dobra, z zewnątrz mamy już to gotowe. Teraz pora na środek, bo fuj, co to ma być? Chyba taka podłoga jest w zamku i w miarę nieźle tutaj pasuje. A do tego takie schodki tutaj niżej. I oczywiście czerwony dywan, bo skoro to jest zamek króla, musi tutaj być jak najbardziej bogato. A skoro mowa o zamku, przecież w każdym zamku jest jakiś tron i tutaj nie może być inaczej. Zrobimy go ze złota, tylko najpierw dajmy tutaj tą szybę i uwaga, nasz tron jest gotowy. I żeby to jeszcze lepiej wyglądało, damy tutaj takich rycerzy. O, to jest takie groźne. Na pewno nie chciałbym zadzierać wtedy z królem tych wieśniaków, jakbym zobaczył taką mocną zbroję. A tutaj z tyłu postawimy oczywiście drabinkę na samą górę, bo przecież jakoś się tutaj musimy dostać. O, i teraz możemy widzieć wszystko, co się dzieje dookoła. I jak tak patrzę, to jest gotowe. Wow, nasza wioska jest przepiękna, ale brakuje nam najważniejszej rzeczy, czyli plac zabaw, bo gdzie będę się bawić, jak nie tutaj? Przecież wieśniacy nie bawią się zabawkami. Luczek, ty tak naprawdę będziesz mi zazdrościć, bo sam wiem, że chciałbyś taki plac zabaw mieć, ale ja go zrobię u siebie. Dobra, jestem ciekawy, co tutaj zrobisz. Czy na pewno spodoba się to wieśniaczkom? Na pewno to
mi się spodoba, a ja tutaj w oku postawię takie ogrodzenie, żeby nikt niechciany nie wszedł do naszego placu zabaw i żeby to troszeczkę ładniej odgrodzić, a do środka oczywiście zabawki, patrz, taki misio pluszowy, jakieś autko, rakieta, a nawet takie mega wielkie zabawki. I czekaj, mam tutaj dużo innych zabaweczek, które muszą tutaj być, jak na przykład taka zjeżdżalnia albo huśtawka i coś takiego. Tadam, czy to nie jest piękne? Patrz, na tym placu zabaw jest dosłownie wszystko. O, dobra, ty naprawdę zrobiłeś bardzo super tą wioskę, ale jestem ciekawy, którą oni wybiorą. Ty i tak, Luczek, jesteś na przegranej pozycji. Chyba ci wieśniacy wybrali moją wioskę i co? Patrz, ile ich tutaj jest. No nie, wieśniacy, czekajcie, chodźcie do mnie do wioski, trzymajcie emeraldziki, tam jest lepiej. Nie ma szans, nie pójdziemy do twojej głupiej wioski. A dodatkowo my też pójdziemy do wioski Pimpka, szybko. Wieśniacy, dziękuję wam, chyba ta moja wioska jest lepsza. Nieprawda, moja wioska też jest dobra, zobacz, tutaj jest wszystko pobudowane, mam lampy, tutaj mają oczywiście swoją farmę i dużo miejsca do zamieszkania, zobacz jak to wygląda. No nie wiem, Luczek, tutaj chyba nie dokończyłeś dachu, a to co to ma być? Czy ty też w to uderzałeś rakietami? To też nie jest skończone. Nie, Pimpek, poczekaj, bo to jest jeszcze do dobudowania, ale ci wieśniacy naprawdę woleliby moją wioskę. No nie wiem, nie jest ona zła i pousuwałeś tutaj dużo śmieci, ale wiesz co, czegoś tutaj brakuje, chodź do mnie, wow, ile tutaj jest wieśniaków, no sorry, ale wydaje mi się, że moja wioska jest 100 razy lepsza dla wieśniaków niż twoja. Myślałem, że naprawdę moja będzie lepsza, ale ty jesteś najgorszy. I co, Luczek, ale zaraz, czemu jest ciemno i moją wioskę opanowały zombiaki? O nie, musimy uciekać, ta wioska jest skończona. Tak, Luczek, i ja wiem, co teraz możemy zrobić. Nasz świat przejmują zombiaki, dlatego teraz musimy zbudować podwodny dom, aby to przetrwać. Normalny domek na lądzie nie wystarczy. Co mamy zrobić, żeby się uchronić przed tymi zombiakami? Wpadłem na genialny pomysł. Co ty na to, żeby zrobić go tutaj, pod wodą? Przecież zombiaki w życiu nas tutaj nie dopadną. Weź najpotrzebniejsze materiały. Ja na przykład wziąłem taki szary beton. I zacznijmy budować nasz najlepszy podwodny domek. Uwierz mi, Luczek, on będzie taki mocny. Zobacz na to, zresztą już i tak wygląda na dosyć dużego. I taki ma być, no bo wiesz, nie wiemy, ile tych zombiaków nas teraz zaatakuje. Jeżeli będzie ich taka wielka apokalipsa, to będziemy musieli w tym domku spędzić całe lata. Tak, i musimy tutaj zbudować jakieś szyby za chwilę, żeby nic tutaj nie weszło, bo jak wejdą na przykład wodne zombiaki, to będzie przypał. O nie, wodne zombiaki są jeszcze gorsze od tych lodowych, ale właśnie musimy teraz postawić taką szybę. Ten domek nie będzie taki standardowy, on nie wygląda tak jak normalne domki, które wyglądają na zewnątrz, ponieważ my będziemy musieli go zrobić bardzo nowocześnie. I patrz, stawiamy tutaj taką wielką ścianę szyby i serio tak będzie wyglądać nasz domek, ale spokojnie, my go jeszcze powiększymy i pamiętaj, żeby postawić też dobry kamuflaż, aby żadne zombiaki nie myślały, że ktoś tutaj może mieszkać. Tak, będziemy musieli dać dużo takich glonów z zewnątrz, żeby nie było widać tej wazy w ogóle. Na szczęście jesteśmy koło rafy kolorowej, więc jest troszeczkę łatwiej. Będziemy mieli więcej bloków, które możemy użyć, aby się zakamuflować. I czekaj, ty robisz tutaj szybę. Bardzo dobrze. Tej wody jeszcze i tak będzie tutaj bardzo dużo, ale za chwileczkę się nią zajmiemy. Wezmę teraz trawę i postawię nam tutaj na górnej części naszej bazy. Tak, widzisz to, Luczek? Będziemy musieli tutaj zrobić taką malutką faremkę. Ale po co ta trawa? Tutaj ona się w ogóle nie przyda. Luczek, spokojnie. Zombiaki będą myślały, że to jest jakaś wyspa, a tak naprawdę my na górze będziemy mogli zrobić farmę i postawić jakieś drzewka. Skoro będziemy tutaj mieszkać bardzo długo, to potrzebujemy chyba jakiegoś jedzenia, nie? I drewna też nie będziemy mogli normalnie zdobyć. Dlatego będziemy mogli je wziąć tutaj właśnie z góry. Nie no, Pimpek, to jest bardzo zły pomysł. Wtedy będą myśleć te zombiaki, że ktoś tutaj mieszka. Spokojnie, nic nam się nie stanie. Tutaj, patrz, zrobię takie wejście, żeby było widać, gdzie możemy wejść na sam dół. I uwaga, pięknie, to jest dokończone. Ale czekaj, Luczek, coś ci nie idzie z tą szybą. Pomogę ci szybko. To jest już ostatnia część. Za chwilę będzie to wszystko zamurowane. I wiesz co? Będziemy musieli wydostać stąd tą wodę. No właśnie, wiesz jak to zrobić? Ja mam pewien pomysł.
pomysł, ale nie wiem, czy chcę ci go mówić. To jest gąbka albo wiaderka, tak, to na pewno się uda. Co? Wiaderka? Nie ma szans. Luczek, potrzebujemy takiej oto gąbki, tylko jeżeli teraz jej użyjemy, to patrz, a ta cała woda tutaj się zalewa, bo ty nie dokończyłeś tej szyby. No dawaj, Luczek, pośpiesz się i trzeba to wszystko zalepić, żeby nie było żadnej dziurki. I teraz, dobra, mamy tutaj dużo wody, ale wystarczy, że użyjemy bardzo dużo gąbek i patrz, co robię. Wow, ta woda zaczyna się powoli usuwać. Jest jej coraz mniej. Dawaj teraz niżej, tutaj, żeby nie było jej nawet na dole i dobrze nam idzie. Tak, o to chodzi. Zobacz, ta baza już naprawdę zaczyna być bezpieczna. Teraz możemy tutaj już siedzieć cały dzień. Mamy jeszcze trochę gąbek do zniszczenia, ale będziemy mogli już tutaj w spokoju żyć. Ale te gąbki nie wyglądają tutaj zbyt dobrze. Usuń to wszystko. One są przesiąknięte wodą. Nie przydadzą się tutaj w naszej bazie, ale tutaj musimy zacząć robić podłogę. I ja chyba wiem, z jakiego bloku to zrobimy. Też z kwarcu, ale takiego gładkiego, który idealnie pasuje na podłogę. To będzie nasze główne pomieszczenie. Tutaj na dole zrobimy coś niesamowitego. I czekaj, Luczek, czemu ty to robisz na niebiesko? Niech ta część będzie z tego białego kwarcu, a połowa będzie z mojego niebieskiego koloru. Nie, to jest bardzo zły pomysł. Ta część powinna być wspólna. Tutaj ty i ja będziemy mieszkać. Chociaż czekaj, to nie wygląda aż tak źle, ale w takim razie ja też chcę moją czerwoną stronę i ona musi być tak samo duża jak twoja. No jasne, że tak, patrz, buduję ci to. Teraz będzie wiadomo, że ta baza jest naszą wspólną częścią. Zobacz, jak świetnie to wygląda. Wow, to jest naprawdę fajne, ale wiesz, czego nam brakuje? Bo mamy już podstawę naszej bazy, ale to wygląda jak jeden wielki kwadrat. Tutaj nawet nie da się zejść na dół, więc nie ma co tracić czasu i trzeba tutaj zrobić takie schodki. Pamiętaj, stawiajmy je jedne na górze, a drugie na dole. O, w ten sposób. I tutaj dajemy taki pełen blok. Ty stawiaj na dole te kwarcowe schody, a ja będę stawiać z góry. No, Luczek, dawaj. I mamy to, Pimpek, świetnie. A ja tutaj jeszcze w środku położę taki blok szlamu, żeby z góry, jak będziemy spadać, żeby się odbijać. Tak, będziemy mogli tutaj zejść w sekundkę. Te schody idealnie prowadzą nas na sam dół. Jak to mamy za sobą, to teraz przechodzimy do najlepszej rzeczy, czyli do zaczęcia robienia pokoi. Co ty na to, żeby zrobić pokój na każdym miejscu, gdzie jest tutaj blok? Na przykład zacznijmy od jednego z tej strony i tutaj będziemy musieli powiększyć troszeczkę nasz domek. Ale czekaj, tutaj cała woda się wylewa. O nie, nie przemyślałem tego. Spokojnie, Pipek, ja mam tutaj dużo gąbek, będziemy ją zbierać ciągle. No tak, tylko że ona się wylewa, Luczek. Nie, to nie jest dobry pomysł. Ja wpadłem na coś innego. Zrobię barykadę, żebyśmy nie mogli wypaść, jak będziemy tutaj na tym piętrze, a dodatkowo zamuruję to na chwilę tą wodę, bo wiesz co, będziemy musieli to zrobić troszeczkę duże. Ale nie, chwilę, to rozwaliło nam całą bazę. Czy ten pokój naprawdę jest tak bardzo potrzebny? Uwierz mi, Luczek, to będzie dobrze wyglądać. Tutaj zrobimy wielgachną kuchnię. To będzie początek, a teraz zajmiemy się tutaj troszeczkę jej powiększeniem, bo niestety taki mały kwadracik, jaki jest tutaj przed nami, jest troszeczkę za mały na tą kuchnię. Jeżeli ją powiększymy, to będziemy mieli więcej miejsca na różne ciekawe przedmioty. Jeszcze jeden pasek bloków tutaj i gotowe. Teraz dawaj to zalepić, trzeba całą szybą. Tak samo, jak robiliśmy to na samym początku. W sumie to będzie nawet ładny widok, jedząc, patrząc się na rafę kolorowe. No mówię ci, jak tutaj będzie kuchnia i będziemy sobie przygotowywać posiłki, to będzie coś pięknego. Ta kuchnia naprawdę będzie najlepsza. I jeszcze dodatkowo to wszystko jest pod wodą. To będzie 100 razy lepiej wyglądać. Ja tutaj na górze postawię jeszcze tą trawę, bo niestety ten pierwszy pokoik troszeczkę się nam pokrywa z tą właśnie warstwą. I uwaga, dobra, to jest skończone, ale Luczek, a mamy powódź w naszym domku, szybko, dawaj tutaj dużo gąbek. Zbieramy to, Pimpek, jak najszybciej, ale chwilę, czy te jedzonko, które będzie tutaj, nie będzie jakoś namawiać tych zombiaków, żeby tutaj wbiły? Damy to do lodówki i wydaje mi się, że wszystko będzie w porządku. Wow, ale to jest duże, tylko wiesz, co mi się niezbyt podoba? To, że ten sufit jest z takiego dirta, to wygląda bardzo nubsko. Ja bym jednak postawił na przykład takie półpłytki, które powodują, że to miejsce będzie o wiele bardziej nowoczesne i ładniejsze niż taki głupi dir. Zobacz, teraz naprawdę to wygląda jak jakaś taka baza. Dawaj, zaczniemy budować naszą kuchnię. Jednak do tego będziemy potrzebowali specjalnych bloków. Ja chcę, żeby kuchnia była czerwona. Dlatego
mam tutaj dużo czerwonych rzeczy i uwaga, zaczynam to budować. Patrz na to, to będzie najlepsza kuchnia na świecie. Tutaj nawet dam jakiś zlew, takie specjalne szafeczki i tutaj też jeszcze więcej czerwonych szafek. Wow, to jest takie fajne. To mi się troszeczkę nie podoba, skoro mam je mieć razem tą bazę, to dam tutaj też takie moje kolorowe meble kuchenne. To może być w sobie dobre, to nawet fajnie wygląda. Ty swoją stronę rób niebieską, a ja zrobię właśnie czerwoną. I wiesz, czego nam jeszcze brakuje tutaj? Jakiejś lodóweczki. Może postawię ją tutaj taką podwójną. O tak, ta kuchnia od razu już wygląda lepiej. Ale ja chcę mieć swoją kuchnię, bo ty lubisz jakieś dziwne rzeczy do jedzenia, a ja będę mieć moje. Co ty w ogóle mówisz? Ja naprawdę potrafię gotować w porównaniu do ciebie. Ale nie kłóćmy się o to. Musimy zrobić tutaj taki jeden wielki piec. Co ty na to, żeby on był tutaj na środku i postawimy tutaj na górze jeszcze taką rurę wydechową, bo wiesz, gdzieś ten dym musi uciekać. Ja nie mogę, ale super piecyk. Czy ta kuchnia nie wygląda teraz epicko? Tak, naprawdę, będziemy mogli tutaj wszystko sobie jeść, ale nie będziemy mogli tutaj siedzieć, dlatego przy ścianach będę budował takie malutkie stoliki. Dawaj, to będzie ładnie wyglądać. Pewnie, i jeszcze jakieś krzesełka. A ja nawet zauważyłem jakieś inne rzeczy, jak na przykład jakiś talerz albo mikrofalówka i toster, a nawet taka patelnia, gdzie możemy sobie gotować każde posiłki. To będzie nasze wyposażenie tej kuchni, wiesz co, Pimpek, tutaj będziemy jeść mnóstwo jedzonka. Ale chwilę, jak skończymy jeść, to gdzie my zrobimy kupy? Tu nie ma toalety. Nie pomyślałem o tym, ale tutaj mamy troszeczkę miejsca i możemy zrobić takie drugie piętro troszeczkę niżej, tak samo jak tą kuchnię. I uważaj, bo tym razem wiemy, że ta woda się wyleje, więc od razu nie zapomnijmy o tych zabezpieczeniach, aby cała ta woda nie wylała się na naszą bazę. I uwaga, jesteś gotowy? Pora to wszystko rozwalić. Tak, to będzie ogromna łazienka, żebyśmy mieli miejsce na wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Ja, Pipek, szybko biorę wiaderka z wodą i zbieram je. Nie, co ty robisz? Wiaderka z wodą są takie słabe. Przecież ta woda od razu ci się pojawia tutaj na nowo. Jedyne, co tak naprawdę działa, to ta gąbka. Albo jakaś lawa też by może zadziałała. Ale tego nie testowałem, więc lepiej tego nie róbmy. Musimy dobudować tutaj wielkie pomieszczenie, żeby można było tutaj zmieścić kibelek. Tak, kibelek, jeszcze jakąś łazienkę i może nawet prysznic. Wiesz, wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Takie, które są w każdej łazience. Co prawda, mamy tutaj ocean, więc moglibyśmy zrobić kupę gdzieś tutaj, ale to jest troszeczkę obrzydliwe. Ja wolałbym to robić na swoim kibelku. No właśnie, fuj, co ty masz w ogóle za pomysły? Tutaj jest tyle wody, można powiedzieć, że cały ocean to jeden wielki kibel. Chociaż szczerze, ja tam wolę zrobić jednak taką łazienkę. Będę się chyba czuł bezpiecznie. Co jeżeli jakiś zombiak do nas podejdzie, kiedy będziemy się kąpać? O nie, w oceanie od razu zostalibyśmy ugryzieni, a tutaj jak będziemy za taką szybą, to nie ma szans, że nas ugryzie. Tylko musimy jeszcze tutaj zbudować dach, żeby nic nie przeciekało. Ja już to robię, ty, mam nadzieję, że też mi pomagasz. Nasza łazienka będzie taka epicka. Zalepmy ten daszek i zacznijmy używać naszej gąbki, która w mega szybki sposób usunie całą tą wodę. Tak samo jak poprzednio. Ej, Pipek, czy ty nie pamiętasz o twoim koledze? Zamknąłeś mnie na zewnątrz. O nie, przepraszam cię. Dobra, wejdź szybko, ale naprawdę pośpiesz się, bo tej wody jest tutaj strasznie dużo. I znowu muszę używać kolejnej gąbki, żeby tą całą wodę tutaj usunąć. I teraz tutaj możemy zbudować naszą toaletkę. Dlatego weźmiemy różne kibelkowe rzeczy, które użyjemy teraz do naszej łazienki. Na pewno potrzebujemy wannę, a najlepiej dwie. Jedną dla ciebie, a drugą dla mnie. Ja tutaj może jeszcze postawię nawet taką malutką półkę, albo może w sobie zlewik przy tej wannie byłby troszkę lepszy. Oczywiście podwójny, żeby każdy z nas mógł z niego korzystać, kiedy chce. Tutaj jeszcze mam taki wiatraczek. Na razie nie działa, ale możemy go odpalić w każdej chwili. No i oczywiście kibelek. Jeden po tej stronie, a drugi po tej. Tadam! Co ty na to? Jak ci się podoba ta łazienka? W ogóle mi się nie podoba, Pipek. Ja mam lepszy pomysł. Na miejsce tych kibelków dajmy nasze kolory. Zobacz, ja wszystko przygotowałem w twoim i moim kolorze. Naprawdę, Luczek? Ty chcesz to robić takie kolorowe? Myślałem, że łazienka jest biała. No ale dobra, niech ci będzie. To nawet nie jest takie brzydkie. A jeszcze na dodatek przygotowałem takie śmietniki, żebyśmy wyrzucali takie różne rzeczy, które nie są nam potrzebne. Wow, ale to jest dobre. Nie wiedziałem, że ty tak dobrze potrafisz budować. A ja w takim razie postawię tutaj może taką mini półeczkę z jakąś lampką, żeby było troszkę ładniej, bo jest tutaj trochę wolnego miejsca. Ja poprawiłem tutaj wiatraki i na dodatek dam tutaj taką ścieżkę, żebyśmy się czuli bardzo wygodnie chodząc po tym dywanie. I tak właśnie wygląda najlepsza łazienka, ale chwilę, Pimpek,
ten dach ciągle przecieka, my go nie naprawimy! Ojeju, tak, tutaj jest bardzo dużo wody i jest mi trochę mokro w tą głowę, więc musimy to naprawić. Poczekaj tutaj sekundkę, ja wiem, co możemy zrobić. Problem polega na tym, że mamy tylko jeden blok, który dzieli nas od naszej wody do łazienki. O nie, sorry, zniszczyłem ci twój dywan. Dobra, napraw to, ale ja się załatwię tym cieknącym dachem. Bo na jego górze możemy postawić na przykład taką rafę koralową z różnego koloru. Na przykład taki różowy, niebieski i trochę czerwonego. Każdego koloru po troszeczkę, żeby to było bardzo ładne. To pipek na pewno naprawisz, dalej to przecieka. No spokojnie, już to kończę. Patrz, tutaj jeszcze troszeczkę czerwonego i gotowe. Wow, jakie to jest fajne. Nawet zombiaki, szczerze, myślę, żeby się nie zorientowały, że tutaj jest nasza łazienka. Jesteśmy na pewno bezpieczni. Tak, to już nie przecieka, ale ekstra, pipek, naprawiłeś to. Skoro wszystko działa jak powinno, to teraz musimy zająć się naszymi pokojami. Ale Luczek, mam dla ciebie niespodziankę. Dlatego ty może troszeczkę powiększ nasz domek, a ja idę na górę i zaraz ci coś pokażę, ale nie podglądaj. Jasne, że tak, zbuduję tutaj coś bardzo przydatnego. A skoro Luczek zabiera się tam za budowanie, to ja to zakryję, żeby mnie nie słyszał. I tutaj udekoruję tą całą górę naszego domku i zrobimy tu najlepszy ogród na świecie. Mamy już postawione jedno drzewko, to teraz potrzebujemy jak najwięcej kwiatuszków. Tylko o ile się nie mylę, Luczek najbardziej lubi te niebieskie, więc na pewno nie może ich tutaj zabraknąć. Tutaj damy bardzo dużo tulipanków. Mi na przykład naprawdę się podobają te różowe, chociaż Luczkowi pewnie bardziej by się spodobały te niebieskie. Z tamtej strony dałem tego rodzaju, a tutaj damy troszeczkę inne i nawet innego rodzaju tulipany i jak najwięcej tych kwiatków. Wow, żeby ich było naprawdę dużo. Pipek, co ty tam przygotowywujesz? Ja już zbudowałem pomieszczenie. Poczekaj, Luczek, nie podglądaj. Tych kwiatków jest naprawdę dużo, ale my musimy jeszcze jakoś przeżyć, co nie? Dlatego, jeżeli położymy tu jagody, to one będą nie dość, że dawać nam jedzonko, to dodatkowo spowolnią jakiegoś zombiaka, jeżeli jakimś cudem wszedłby na nasz domek. I wiecie co? To wygląda naprawdę ładnie. I skoro to skończyliśmy, to mogę zawołać Luczka. Luczek, chodź, zobaczysz, co zbudowałem. Myślę, że to ci się spodoba. Muszę wejść na górę i chwilę. Wow, ile tu jest kwiatków. Tak, i patrz, tutaj są nawet niebieskie kwiatuszki, takie twoje ulubione. Wiem, że je lubisz. O tak, one są bardzo ładne. Chciałbym je mieć nawet w moim pokoju. Ej, właśnie, zbudowałem nam pokoje, gdzie będziemy mogli się rozgościć. Dawaj na dół. Co? Jakie pokoje? Ej, właśnie tutaj, tak? Ale ten pokój nie jest jakiś duży. Chociaż czekaj, w sumie mi się podoba. To jest mój pokój, ty będziesz mieć tam niżej. Patrz, zbudowałem go też tobie. Naprzeciwko? Dobra, to jest fajne. Tylko czekaj, co tu chcesz zrobić? Nie mamy zbyt dużo miejsca, więc trzeba to dobrze zaplanować. Chciałbym mieć niebieską podłogę, ale pod nami jest tutaj woda, więc nie mogę tego zrobić. Myślę, żeby dodać na przykład takie dywaniki. To nie jest złe, ale ja wpadłem na coś o wiele lepszego. Tutaj zrobimy takie lekutkie podniesienie i w tym miejscu zrobimy ci niebieską podłogę z terakoty. Tylko nie zapomnij to dobrze postawić, żebyś miał taki ładny wzorek. To wygląda jak diament. Zakładam się, że nie miałeś w życiu takiej fajnej podłogi. To tak ładnie wygląda, ty to dobrze wymyśliłeś. Ja też tak chcę spróbować, patrz, też to tak kładę. Tylko czekaj, to chyba nie jest aż takie duże. Nie zmieścimy tutaj tych wszystkich wzorków. Ej, no dobra, niech ci będzie. Jak już mamy tą podłogę, to trzeba ci tutaj w rogu postawić takie łóżko, bo inaczej nie będziesz miał gdzie spać. Jeszcze zrobimy mini półeczkę, gdzie damy lampkę koło łóżeczka, a nawet komputer. Dobra, jest trochę stary, ale najważniejsze, że działa. I nawet takie krzesełko. I tutaj jeszcze nawet taką małą skrzyneczkę. Ale to ładnie wygląda, dzięki Pipek. A ja dodam sobie jeszcze troszeczkę trawy i te kwiatuszki. Ty je lubisz, ja ci pomogę troszeczkę to udekorować. Co ty na to, żeby tutaj zrobić coś takiego? To będzie wyglądać troszeczkę lepiej. I jeszcze postawię trochę książek, żebyś miał sobie co czytać. Dobra, twój pokoik jest ładny. Zabrakło tutaj dywanu, a taki niewielki na pewno się tu zmieści. I jak ci się podoba? Ładny jest ten twój pokoik, co? Tak, podoba mi się, dzięki wielkie, ale teraz trzeba wykonać jeszcze twój pokój, czyli czerwony. Tak, i ja chcę mieć coś podobnego. Zrobię może to samo, co u ciebie, ale ja chcę to zrobić z czerwonej terakoty. Wow, ona to jest dopiero fajna. Ona jest na pewno lepsza od twojej. Ej, no nie wiem, czy jest lepsza, ale wygląda bardzo fajnie. Ten wzorek układa się idealnie. Ale ja chcę mieć łóżeczko z tej strony. Takie
twoje podwójne i naprawdę ładne. Posuń się, ja tutaj zrobię jeszcze coś takiego, że będę widzieć całą tą bazę z takiej jakby obręczy. I po mojej drugiej stronie postawimy tutaj taki magazyn, ale on będzie pełen shulker boxów. To jest jeszcze lepsze niż skrzynia. Teraz wszystko masz naprawdę bardzo niebieskie, ale ja mam jeszcze pomysł. Na twojej półce tutaj dam takie kwiatuszki czerwone, zobacz, to idealnie pasuje. Ojeju, jakie to jest ładne. Ja dodam tutaj takie klapy i nawet położę czerwone pochodnie koło mojego łóżka. One może dają mało światła, ale są za to przepiękne. Ale czekaj, Pipek, tutaj coś przecieka. No nie, ta szyba jest za słaba. Ten ocean nam rozwalił szybę. No nie gadaj, ona jest tragiczna, ale ja wiem, co możemy zrobić, żeby ją ulepszyć. Użyjmy tego. To jest taka szyba przyciemniana, która jest o wiele lepsza. I co najważniejsze, bardziej twarda od tej naszej poprzedniej szyby. I wydaje mi się, że będziemy musieli zapełnić ten cały środek tą szybą. Dawaj, Luczek, nie ma czasu do stracenia. Jeżeli nie chcemy być zatopieni, to musimy to zrobić bardzo szybko. Tym bardziej, że nie wiemy, kiedy przyjdą zombiaki, a one nie mogą mieć takiego prostego wejścia do naszej bazy. Skoro nawet woda rozwaliła tą naszą szybę, to co dopiero zombiaki? One zniszczą ją w sekundę. Ostatnie bloki twardej szyby położone. I patrz, nasza baza jest taka ładna. Tylko chwila, musimy jeszcze zrobić coś na dole. Mamy tutaj trochę miejsca. Ja bym chciał mieć jakieś kino, tak. Będziemy musieli oglądać coś, co nie, jak będziemy tutaj zamknięci. Kino tutaj, no dobra, to nie jest takie złe. Możemy je zrobić na przykład tutaj. Tylko nie róbmy tego jakiegoś mega dużego, bo i tak to nam się za bardzo nie zmieści. A dodatkowo nie jestem pewien, kiedy przyjdą te zombiaki. Dlatego najlepiej zbudujmy to jak najszybciej i jak najmocniej się da. Chyba coś takiego wystarczy. Bo jedyne, co musimy tutaj dać, to taki wielki ekran i siedziska, abyśmy mogli obejrzeć każdy możliwy film. Nie spodziewałem się, że będziemy chcieli to zbudować, ale dzięki wielkie, to było moje marzenie. Ja też lubię czasem obejrzeć sobie jakiś film, dlatego sala kinowa w naszym domku to podstawa. A teraz tylko musimy tutaj zbudować jakieś miejsce na siedzonka i ekran. Dawaj, to zrobimy czarne. No pewnie, jak w kinie. I uwaga, teraz musimy zrobić jakiś ekran. Dobra, może zrobimy go w tym miejscu, taki mega wielki. O, ten ekran jest w porządku. I wypełnijmy go tym blokiem. Chyba ten ekranik jest dosyć duży i wystarczający. A co z siedzeniami, Pipek? Ja bym tutaj położył bardzo dużo takich niebieskich siedzonek. Ej, czekaj, a ja chcę czerwone. To może zróbmy tak, że dwa siedzonka będą moje, a dwa siedzonka będą twoje. A tutaj na środku zrobimy po prostu takie przejście. Juhu, nie ma szans, że teraz zombiaki nas zaatakują. Jesteśmy bezpieczni. Nie bądź taki pewny, Luczek. Ja na wszelki wypadek zrobiłbym tutaj takie malutkie wyjście ewakuacyjne. Nigdy nie wiadomo, ile zombiaków zaatakuje naszą bazę, dlatego dawaj, tutaj poprowadzimy taką ogromną rurę, która będzie nam służyć jako takie wyjście ewakuacyjne na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że te zombiaczki są zbyt silne i rozwalą nasz podwodny domek. To robimy tutaj okienka z dwóch stron, a ty, Lucze, zajmij się usuwaniem tej wody, żeby jej tutaj w ogóle nie było. O, może być coś takiego. I teraz dawaj, robimy tutaj rurę na samą górę. Tylko zrób ją bezpieczną, żeby nie przeciekała. A co myślisz, że robię? Właśnie to dokańczam. Żadna woda się tędy nie przedostanie i na wszelki wypadek będziemy mogli tutaj uciec, jeżeli zombiaki zaatakują naszą całą bazę. A jak tędy wlecą te zombiaki do środka, będziemy mieli przewalone. Jak to do środka? A no tak, masz rację. Jakiś zombie może tutaj wpaść i przejść dołem. O, nie pomyślałem o tym. Ale wiem, co zrobimy. Najpierw potrzebuję tabliczkę oraz troszeczkę wody. A na końcu piasek, dusz. Te wszystkie przedmioty będą nam potrzebne. Po co niby? Patrz, ty dałem slime, a on na pewno będzie nam pomagać. No nie, Luczek, te zombiaki po prostu tutaj wlecą i one wejdą na ten szlam. Ty im tylko pomogłeś się tutaj przedostać, a ja postawię piasek, dusz i wyleję wszędzie tutaj wodę. Zobaczysz teraz, co się stanie. Te bąbelki, przez to, że na dole jest piasek, dusz, będą nas wypychać. I patrz, spróbuj teraz wejść tutaj na dół. Ja teraz jestem ciągle wypychany. No widzisz? Bo tu jest wyjście tylko z jednej strony. Będziemy mogli tędy uciec i ten piasek, dusz wybije mnie teraz na górę. Wow, jestem tu. To naprawdę działa, wypycha nas, ale zobacz, robi się coraz ciemniej, te słońce zachodzi. Musimy się pospieszyć, bo te zombiaki nas zaatakują. Mamy już tak mało czasu i ja wiem, co zrobimy. Ta baza jest bardzo widoczna z całego oceanu, dlatego co ty na to, żeby użyć takiej rafy koralowej, żeby troszeczkę przykryć ten nasz cały domek i go tak zakamuflować. Nie dość, że on będzie ładnie wyglądać, to jeszcze żaden zombiaczek nas nie zaatakuje.
atakuje. Stawiaj tego jak najwięcej po każdej stronie tutaj. Teraz będziemy bardzo zakamuflażowani. I żaden zombiaczek by nie pomyślał, że ktokolwiek tutaj może mieszkać, bo przecież to jest jedna rafa koralowa. Tutaj nie ma żadnego domku. Tak, tutaj na pewno nie mieszkają żadne pieski, co nie Pimpę. No pewnie, że nie. Tutaj są tylko żółwie. Tak, żółwiki lubią tutaj być. W każdym razie na pewno nie jest to żaden domek. No nie, no to już wygląda 1000 razy lepiej, jak to udekorowaliśmy. Jakbym odszedł dalej, to bym w ogóle tego nie zauważył, wiesz? Bo to jest taki dobry kamuflaż. Postaw go jeszcze na każdej możliwej szybie, żeby jak najbardziej wtapiało się to z oceanem. Tak, ale Pipek, mamy malutki problem. Co zrobimy z tym wejściem? Zobacz, tutaj każdy może wejść. Przecież to jest najważniejsza rzecz w całym domku. Wejście, a tutaj każdy ząb jakby se wszedł jakby nigdy nic. Ale spoko, też to przemyślałem i wiem, co zrobimy. Użyjemy klap, aby zakryć te nasze przejście. Na środku stawiamy twardy blok i dookoła tych klap używamy redstone'a. Teraz wystarczy, że tą dźwignię przeciągniemy nawet w tym miejscu i dawaj szybko do środka, bo zaraz to zamknę. Bardzo dobrze, ty to naprawdę zaczyna działać, jak ty to zamykasz. I pięknie, wszystko jest skończone. Nasza baza, Luczek, wygląda tak pięknie. Mamy tutaj wszystko, możemy przeżyć 1000 lat. Ale Pipek, te zombiaki odkryły naszą bazę, one są przy nas. Faktycznie, ja je widzę, ich jest tutaj tak dużo. Tylko że, Luczek, nasze szkło jest takie dobre, że żaden zombie nawet nie jest w stanie tego rozwalić. A my mamy takie super widoki, oprócz tego, że jest tu parę tych zombiaków. To jest bardzo fajne, a wiesz co? Bardzo mi się podoba w wodzie, jak są różne zjeżdżalnie wodne. Może pójdziemy do naszych domków, co? Ale nasz główny domek jest na lodzie i dodatkowo nasz basen jest taki słaby. Ale dobra, sam tego chciałeś. Chodź za mną, idziemy tutaj na górę naszym wyjściem ewakuacyjnym i szybko zwiewamy stąd. Lecimy zbudować najlepszy park wodny. I jesteśmy, ale ten basen jest rozwalony. Mówiłem ci, że on jest mega słaby. O fuj, i tutaj są nawet jakieś glony w środku. Spokojnie, Pimpek, może ten basen jest słaby, ale za chwilę zbudujemy lepszy. No pewnie, że tak, a dodatkowo tutaj są osoby z Wojanowic i musimy dla nich też zrobić specjalny park wodny, ale najpierw zajmijmy się tym basenem. Fuj, tutaj jest tyle glonów, dawaj, trzeba to wszystko usunąć. Skoro tutaj jest tak brudno, to może jeszcze lecę kupę. Nie, Luczek, co ty robisz? Mówiłem ci, żebyś nie robił tutaj kupy, przecież ja w tym będę pływać. No nie wytrzymam, fuj, skoro ty powiedziałeś, że zrobisz tutaj kupę, to ja w takim razie muszę tą całą wodę usunąć. Czekaj, Pimpek, zobacz, robię klocka, uwaga, puuu. Nie, co ty zrobiłeś? Przestań, Luczek, ja nie wierzę. Ja chyba ci nie będę pozwalać korzystać z tego parku wodnego, bo to jest bardzo obrzydliwe. Nie możesz robić ani kupy, ani siku. Usunąłem już całą wodę, ale ten basenik jest trochę mały. Ja troszeczkę bym go powiększył. Jak chcemy zrobić najlepszy park wodny, to ten basen musi być ogromny. Tak, a ja go wtedy poszerzę. W dwie strony, żeby on był naprawdę ogromny. Jeszcze tylko parę dirta i gotowe. Patrz na ten wielki basen. Dobra, jakoś to zaczyna dobrze wyglądać, ale teraz zacząłbym robić tutaj podłogę. Mam pewien plan, jak wyglądają bardzo ładne baseny. Patrz, zróbmy to w ten sposób, czyli będziemy używać białego i niebieskiego betonu, aby na zmianę postawić tutaj bloki w takim oto kształcie. No czy to nie będzie dobrze wyglądać? Bardzo dobrze, Pipek, na niebieski kolor. Juhu, kolorujemy wszystko. I teraz musimy zająć się zewnętrzną częścią basenu. Wiesz co, to mi się akurat podoba. Ten kamień z zewnątrz, tak dookoła. Dawaj, zróbmy to, ale nie niżej. Ponieważ na niższym bloku damy troszeczkę inny bloczek. Na przykład ten. Wydaje mi się, że taki biały basen to będzie coś. Tak baseny zazwyczaj wyglądają w tych parkach wodnych. Dlatego dawaj. Jeszcze chwila i ten basen będzie najlepszy z całego parku wodnego. A teraz została najłatwiejsza rzecz, czyli wylanie wody. Dawaj jej wszędzie. Poczekaj, Pimpek, stój. Nie możemy dać na początku wody. Najpierw powinniśmy zrobić wyjścia ewakuacyjne z tego basenu, żeby można było wyjść. A tak,
drabinki, zapomniałbym. Dobra, jedna strona tutaj i w tym miejscu też zrobiłem coś takiego. I patrz, nawet takie barierki tutaj postawię, żeby na pewno każdy mógł się trzymać tego. Tak, to będzie dobrze. Teraz mogę sobie ten wyjść. O tak, i o to chodzi. No i dawaj, wypełnijmy ten cały basen wodą, bo jest jej troszeczkę za mało. Nasz wielki basen do parku wodnego jest skończony. A teraz przyszła pora na zrobienie pierwszej zjeżdżalni. I wiesz co, Luczek? Ja muszę wejść do domku, bo mam taki genialny plan, że tutaj na górze, gdzie śpię, zrobię zjeżdżalnię w tym oto miejscu, prosto z mojego łóżeczka. Tak, że jak od razu wstanę, to będę mógł prosto wskoczyć do basenu. Nie wiem, czy ta czerwona zjeżdżalnia będzie taka dobra. No co ty mówisz? Patrz na to. Trzeba zrobić coś takiego, pamiętaj, żeby ona troszeczkę skręcała tutaj do wody i świetnie. Woohoo! Idealnie. Nasza pierwsza zjeżdżalnia jest prawie gotowa. Jeszcze tylko wyleję tutaj wodę i uwaga, myk! Prosto jak się obudzę z rana, będę mógł tutaj wejść i zlecieć na sam dół. Uwaga, do basenu, myk! Wiesz co, Pimpek, no jest to dosyć fajne, tylko że to nie ma w ogóle żadnej ekstremalności i zabawy z tego. Ja zrobię chyba lepszą zjeżdżalnię, na przykład na dachu. Nie wierzę ci, Luszek, twoja zjeżdżalnia niby będzie lepsza. Co ty tutaj budujesz? Ona będzie z dachu, serio! Ta twoja zjeżdżalnia może być naprawdę mocna. Tylko czekaj, ona jest chyba za duża. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł ją robić aż tak wielką. To będzie najlepszy pomysł. Zaraz zobaczysz, że tylko ty będziesz chciał zjeżdżać. O nie, trochę się boję. Ta twoja zjeżdżalnia będzie naprawdę mega dobra. Teraz musimy zrobić troszeczkę skręt, Pimpek. Nie przeszkadzaj mi. Musisz się naprawdę skupić, ponieważ ona musi iść do basenu. Ja nie mogę. Ty tu masz chyba niezły pomysł, jak zrobić tą zjeżdżalnię. Ja w takim razie może ci pomogę po prostu robić bok. Jak ty chcesz, żeby ona była zamknięta, to będzie naprawdę ciekawa zjeżdżalnia. Nawet możesz zrobić to ze szkła. Wtedy będziesz widział, co znajduje się na zewnątrz. Chyba troszeczkę ci zazdroszczę. Moja zjeżdżalnia w porównaniu do twojej jest taka słaba. Haha, wiedziałem. A na dodatek stąd będzie się skakać do wody. Haha. No co? Jak to? Przecież to jest niebezpieczne. Nie można tak skakać do wody z tej zjeżdżalni. Luczek jest zbyt pewny siebie. Ja tutaj wyleję tą wodę, ale jego zjeżdżalnia... ona będzie taka kozacka. Postawmy jeszcze tutaj trochę wody. I czekaj, czy ty stawiasz tutaj tabliczki? Tak jest, Pimpek, wtedy tutaj woda żadna tutaj nie zleci. Ja nie mogę, ale to będzie ekstremalne. Dobra, muszę przetestować tą zjeżdżalnię. Uwaga, lecę tutaj, jesteś gotowy? Wow, co to jest? Dawaj, Pimpek, na dół. I uwaga, zjeżdżam sobie tutaj i myk, wow, prosto do wody. Ej, dobra, Luczek, twoja zjeżdżalnia jest może trochę lepsza, ale ja zrobię jeszcze lepszą zjeżdżalnię od twojej, bo ta moja stara się nie liczy. Ty jesteś nubem w budowaniu zjeżdżalni, moja zawsze będzie lepsza od twoich. O, no to zaraz zobaczymy. Luczek mnie naprawdę zdenerwował, ale ja nie pozwolę mu w takim razie wygrać tej konkurencji na najlepszą zjeżdżalnię. Teraz się okaże dopiero, która zjeżdżalnia będzie lepsza, kiedy ja będę budować swoją najlepszą zjeżdżalnię, która będzie w tym oto miejscu. I zobaczycie, robimy takie podstawowe wejście na górę. Teraz stawiamy tutaj płotki, aby nikt nie wypadł. I gdzieś tutaj zaczniemy teraz budować wejście na górę. Jesteście gotowi, bo przed wami pojawi się zaraz najlepsza zjeżdżalnia. A to jest dopiero pierwsze piętro, a zbudujemy ich naprawdę wiele. Haha, co to jest, Pimpek? To nawet nie wygląda jak zjeżdżalnia. Luczek, nie śmiej się z tego. To jest dopiero początek, takie wejście. A za chwileczkę pokażę ci, jakie to będzie wielkie i mega ekstremalne. 100 razy lepsze od twojej niebieskiej zjeżdżalni. No nie wiem, za chwilę to zobaczę, ale póki co wygląda to słabo. Jak mój kolega może się z tego śmiać? Jeszcze zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Potrzebuję dokończyć to piętro, postawić tutaj wszędzie płoteczki. Tak samo jak na dole, bo tutaj też zapomniałem ich dać. I gotowe, a to dopiero początek, ponieważ my zrobimy to o 2 razy większe. Jeszcze parę pięter i naprawdę ta zjeżdżalnia będzie najbardziej ekstremalna na świecie. No i świetnie, patrzcie na tą ogromną wieżę. Z tego miejsca zacznie się nasza zjeżdżalnia, na przykład tutaj. I dobra, pora zacząć ją budować. Ja nie mogę. Luczek, czy ty to widzisz? To jest jakieś słabe, co to ma być? Przecież takie wysokie zjeżdżalnie nie mogą istnieć. No to za chwileczkę zobaczysz, ona naprawdę będzie super. Na razie zrobimy
zostawimy ją taką spokojną troszeczkę do przodu, ale już za chwilę będzie pierwszy spadek na dół. Taki mega ostry. Oj, to będzie naprawdę mocne. Wiesz co, Pimpek, pomogę ci budować, bo chcę się nią przejechać. To będzie najlepsza zjeżdżalnia, jaką widziałeś w swoim życiu. A teraz przejdziemy do najważniejszego. Czyli tutaj zaczniemy robić najlepszą wodną atrakcję, jaką widziałeś we wszystkich zjeżdżalniach. Tylko czekaj, to będzie naprawdę trudne do zbudowania, więc nie przeszkadzaj mi, tylko zobacz, jak ja to buduję. W tym miejscu każdy się zatrzyma i będzie zlatywać na dół, ponieważ tutaj zrobimy taki bączek. Teraz musimy dać warstwę troszeczkę niżej, o, na przykład coś takiego, i tutaj robimy jeszcze niższą warstwę. Czyli on będzie zakręcał się na dół. O tak, dokładnie, i na samym dole będzie takie mega ekstremalne zejście. Dobra, coś takiego, zrobimy jeszcze jedną warstwę niżej. I tutaj naprawdę już nie ma miejsca, czyli ktoś będzie musiał się przecisnąć tutaj przez takie wąskie coś. Ale żeby łódka mogła przejść, to może zrobimy to takiej wielkości i patrz, wow, ten bączek skręca tutaj na dół. Nie jest on może idealnego kształtu, ale trudno. I tutaj zrobimy takie zejście ekstremalne na sam dół, bez żadnej wody. Ale chwila, tutaj nie ma basenu, o. W takim razie będziesz musiał powiększyć, to nie ma problemu, Pimpek, zobacz. Czemu by nie, zróbmy coś takiego, dodajmy tutaj wielkości, bo nie chcielibyśmy, aby pod koniec zjeżdżalni ktoś sobie zrobił krzywdę i nie trafił do wody, co nie? I skoro basen jest skończony, to teraz będziemy musieli też zabezpieczyć to z boku, bo wiesz, jakbyśmy wypadli stąd, to też by nie było za ciekawie. Zobacz lepiej, co ja robię na górze, tutaj też musi być coś takiego. Co ty tam robisz? Muszę to sprawdzić. No nie, ty pewnie chcesz mi zepsuć moją zjeżdżalnię, a nie! To jest mega dobry pomysł, aby nikt na pewno stąd nie wypadł. Zabezpieczenia są gotowe, no to pora wylać tutaj wodę. Mam nadzieję, że to zadziała. Uwaga, dobra, woda leci na sam dół i na razie jest wszystko w porządku. Tylko musisz jej dolać, bo ona tutaj nie dolatuje i woho! To leci na dół, tylko czekaj, jest pewien problem. Tej wody jest tutaj za dużo. A, to nie będzie działać tak, jak ja chcę. Trzeba tutaj w takim razie postawić takie tabliczki. I jak to zrobimy, to żadna woda tutaj nie przejdzie na sam dół. Za to będzie jej bardzo dużo tutaj w środku. Wylejmy tutaj troszkę wody po bokach, tak żeby było jej naprawdę dużo. I zobacz, chyba to wszystko jest gotowe. Wow, to wszystko prowadzi tutaj na dół i uwaga, spada się na sam dół prosto do basenu. I co, Luczek, czyja zjeżdżalnia jest lepsza? Ja muszę to sprawdzić, juhu! Co ty robisz? Ty lecisz tutaj na dół? Ja też chcę, lecę za tobą. Wow, co to jest? I o, gdzie my jesteśmy? A, to jest jakiś prąd, to nas porywa! A, ja spadłem na dół, juhu! Dobra, to było czaderskie. Nie, Luczek, czekaj, ta łódka wchodzi pod tą wodę i o, spadamy na sam dół. Nasze zjeżdżalnie są już gotowe, ale wiesz co, Luczek, przecież wojadowice czekają na swoje zjeżdżalnie i teraz mam pomysł, żeby zrobić zjeżdżalnię dla Paliona. Wiem, co możemy budować. Palion uwielbia ekstremalne zjeżdżalnie, więc tutaj możemy zrobić kolejną dla niego. Taka duża zjeżdżalnia na pewno się spodoba Palionowi. Palion, wydaje mi się, bardzo lubi takie ekstremalne zjeżdżalnie, dlatego wiesz co, zróbmy ją taką mega stromą. Myk, patrz na to, od razu robimy takie mega niskie przejście na dół i schodzimy jeszcze niżej tą zjeżdżalnią, co nie? Jak myślisz? Ta zjeżdżalnia na pewno będzie trochę ekstremalna, ale o, zaraz nam się skończy miejsce. Tutaj jesteśmy prawie na wysokości basenu. Ty chyba chcesz w tym momencie skręcić go, co? No przydałoby się. A na dodatek troszeczkę bym ją pomniejszył, bo wtedy będzie się trudniej zjeżdżać, a Palion na pewno będzie lubić takie wyzwania. Od razu na sam dół i zaraz tutaj obok kolejny skręt. A ja, Pimpek, zrobię coś innego, tylko nie podglądaj. Co? Jak to coś innego? Luczek, czemu ty robisz drugą zjeżdżalnię w tym miejscu? Ale to jest złe przejście! Nie, spokojnie, to jest po prostu drugi wybór. On będzie mógł polecieć do basenu albo gdzieś indziej. No dobra, niech ci będzie. Mam nadzieję, że nie będę tego żałować. Ja tylko dokończę tą zjeżdżalnię tutaj, która jest zresztą mega stroma. I powiedzmy, że koniec będzie gdzieś tutaj. Patrzcie, tak prosto do basenu to przejdzie. Prawie zahaczając o te drabinki, ale w sumie jest wystarczająco miejsca, żeby móc tutaj przelecieć na tej łódce. I uwaga, jeszcze trochę. Dobra, ja chyba skończyłem tą zjeżdżalnię Paliona. Ona jest troszeczkę ekstremalna. A ty, Luczek, co ty tutaj kombinujesz? Ja zrobię trochę zamurowane, żeby Palion na pewno nie zmienił toru jazdy.
gwiazdy. No tak, tylko wiesz, jaki jest problem, że musimy to chyba zrobić trochę większe w takim razie. Ale wiesz co, podoba mi się ten pomysł z całą oszkloną zjeżdżalnią. Będzie można obserwować widoki z tej zjeżdżalni i na pewno nikt z niej nie wypadnie. Szyby już są skończone i ostatnia rzecz, czyli wylanie wody. Luczek, ty też skończyłeś swoją rzecz? No jasne, że tak, dawaj, wylewaj szybko wodę, zobaczymy, co panion by wybrał, albo ty. Niech ci będzie, tylko czekaj, tutaj chyba właśnie ta woda by się wylała, ale teraz idealnie lecimy tutaj na sam dół i ona spływa tam do jakiegoś miejsca. Ja nie wiem, co to jest, Luczek, to na pewno jest bezpieczne. No pewnie, że tak, zobaczymy, co wybierze panion albo ty. Ja nie wiem, czy chcę wybrać tą twoją zjeżdżalnię, ale w sumie jak ona prowadzi do jakiegoś innego basenu. Tylko jest pewien problem, tej wody tutaj jest chyba troszeczkę za mało. Muszę zniżyć jej poziom i wylać jej tutaj troszkę więcej. Idealnie ta cała zjeżdżalnia działa, ale teraz zobaczmy w takim razie, dokąd prowadzi ta twoja zjeżdżalnia. Ja się tutaj przejadę i uwaga, wow, lecę. Dobra, trzeba uważać na swoją głowę i cyk, gdzie to nas prowadzi? Dawaj, Pimpek, wybrałeś to, to już jest do końca, jedź. Chwileczkę, ja się tutaj zablokowałem, ale wyjdę z tej łódki i chwila, coś tu jest pod nami. To jest lawa, Luczek! Bardzo dobrze, haha, leżysz! Nie, co ty zrobiłeś? Tutaj na dole nie może być lawy! Co ty chcesz tego paliona zabić? Ja nie wierzę, ta zjeżdżalnia ma być fajna. Trzeba to teraz zamurować, te twoje przejście jest tragiczne. Myślałem, że to będzie fajne, no ale dobra, dawaj teraz kolejną zjeżdżalnię. No tak, bo ta zjeżdżalnia paliona działa dosyć nieźle i jest dosyć stroma, ale szczerze jest troszeczkę mniejsza niż mi się wydawało. Dlatego teraz zbudujemy najlepszą zjeżdżalnię dla Noobka i zrobimy ją na samej górze. Jak to na samej górze, Luczek? Ty jesteś pewien? Przecież Noobek chyba nie lubi takich wielkich zjeżdżalni. No jak to nie? Zobacz, zrobimy mu najbardziej niebezpieczną. Ona będzie nawet szła do góry. To jest przesada. Przecież Noobek nie wiem nawet, czy potrafi pływać. Jemu by to się bardzo nie spodobało. On chyba wolałby jakąś mniejszą zjeżdżalnię, na przykład tutaj, z tego miejsca. No, Pimpek, przecież to jest jakaś zjeżdżalnia dla Bobasa. No właśnie o to chodzi. Noobek nie wiem, czy potrafi pływać, ale on się bardzo by bał takich wielkich zjeżdżalni. Dla niego zrobimy coś bardzo prostego. Patrz, i mega łagodnego. Zrobimy tylko jeden skręt, bo wiesz co, nie ma zbyt dużo tutaj miejsca na to wszystko i w tym miejscu zrobimy również specjalny basenik prosto dla Noobka, który będzie idealnie prowadzić do tej zjeżdżalni. Zobacz, trzeba go zrobić tutaj i wiesz co myślę? Niech tutaj będzie takie niewielkie jacuzzi. Co ty na to? W parkach wodnych bardzo często to można spotkać. Czyli taki bardzo mały basenik, w którym jest naprawdę ciepła woda. No i można się ogrzać, a przy okazji dużo dzieciaczków w nim pływa. Wiesz co, Pipek, żeby był gorący, to dajmy tutaj magmę. Nie, czekaj, przecież jak dasz tutaj magmę, to ten Noobek tutaj może wejść i zrobić sobie krzywdę, bo magma normalnie boli. Dlatego zamiast tego postawimy tutaj taki piasek dusz. Wiesz dlaczego? Ponieważ teraz zobacz, ile tutaj jest bąbelków. O tak, to jest bardzo gorące. A żeby to było jeszcze cieplejsze, na dole postawimy troszeczkę ognia. O, patrz, jakie to jest gorące. Ja nie mogę. To jest takie ciepłe i myślę, że Noobkowi naprawdę to się spodoba. Tak będzie działała ta oto zjeżdżalnia. Idziemy tutaj i uwaga, wow, schodzimy na sam dół. Usuńmy ten jeden bloczek tutaj i patrz, myk, prowadzi to prosto do jacuzzi. A jakby Noobek chciał, to może się tutaj wykąpać i ogrzać się. Mam dosyć tych noobskich zjeżdżalni. Trzeba zrobić jakąś potężną. Na przykład dla Wojana. Wojanowi na pewno się to spodoba. Tylko gdzie by ją tutaj dać? Nie mamy już za dużo miejsca w naszym basenie. Dawaj może na dachu. Co ty na to, Pimpę? Może być, ale czekaj. Ty naprawdę chcesz ją zrobić z tego miejsca? To będzie trochę za krótkie. Jak już zjeżdżalnia paliona nie była długa, to Wojana musi być o wiele większa. Co ty na to, żeby zrobić tutaj taką specjalną windę, która będzie się ciągnąć do samego nieba? I wtedy on będzie tutaj sobie wchodzić, ale to nie jest za wysoko. To musi być ekstremalna zjeżdżalnia. W
Fujanowi na pewno się to będzie podobać. Taka wysokość będzie wystarczająca. Uuu, ja stąd widzę dosłownie wszystko, ale dobra. Nie będziemy robić tutaj drabinki, bo żeby się dostać tam na samą górę, zajęłoby to 10 lat. Dlatego pomóż mi zrobić tutaj taką windę. Trzeba tylko to wszystko zamurować szkłem. Skoro to już jest gotowe, to teraz będziemy musieli zejść na sam dół i uwaga, zrobić taki pewien mechanizm. Na początku wylać trzeba będzie wodę w każde możliwe miejsce. A teraz jak ta woda została cała wylana, to tutaj damy takie tabliczki. Na dole mamy piasek, dusz i najważniejsze. Musimy postawić wodorosty na samą górę. Ale czekaj, wodorosty? Po co one? Po to, aby te bąbelki wyrzucały nas na samą górę. Przecież to nie działa, one nie dają żadnych bąbelków. Na razie nie, ale zaraz będą dawały. Trzeba to teraz tylko zniszczyć i uwaga, dać tutaj ten piasek, dusz. I zobacz teraz, Luczek, jak tylko wejdę tutaj do środka, to wow, te wszystkie bąbelki wypychają mnie na samą górę. Uhu, ale czad. Patrz, jak my szybko lecimy i uwaga, w sekundę jesteśmy tutaj na górze i możemy zacząć budować naszą zjeżdżalnię dla Wojana. Tak, zróbmy to może z niebieskiej wełny. To będzie najbardziej ekstremalna zjeżdżalnia na świecie. Nie no, Luczek, wiesz co? Ja bym zrobił to z czegoś innego. Co ty na to, żeby użyć do tego bloku diabetów? Przecież takiej zjeżdżalni chyba nikt jeszcze nie miał. To bardzo dobry pomysł, tylko jak chcesz, żeby ona wyglądała? Chciałbym, żeby ta zjeżdżalnia była najbardziej nietypową zjeżdżalnią ze wszystkich. No bo wiesz, Wojan chciałby, żeby to było jak najlepsze. I już sama wysokość jest dosyć duża, ale to dalej nie jest to. Zróbmy ją tak na samą dół, Pimpek. I czekaj, masz jakiś może pomysł? Nie wiem, czy na sam dół robienie tej zjeżdżalni jest takim dobrym pomysłem. To bardzo długo będzie trwało. Ja bym już w tym miejscu zaczął skręcać, tak żeby tutaj był idealnie środek. W takim razie będziemy mogli to odrobinkę powiększyć. Skoro mamy trochę miejsca, zrobimy taki spadek na dół. Użyjemy do tego diamentów i dawaj na sam dół. Teraz to wszystko trzeba będzie dać. No ty oszalałeś, przecież nikt tego nie przeżyje stąd. Wyluzuj, Luczek, ta zjeżdżalnia będzie mega ekstremalna. No zresztą jest dla Wojana. Ona musi być specjalna. Zamurowałem to również szkłem i patrz, Luczek, ta cała łódka będzie jechać tutaj do tego miejsca i tutaj będzie taki spadek prosto do basenu. Ale żeby nie było tak łatwo, zrobimy tutaj parę przeszkód, na przykład patrz. Takie bloki w tym oto miejscu postawimy, żeby było odrobinkę ciężej Wojanowi zlecieć tutaj na dół. I co prawda można tutaj zginąć, ale wiesz, jak się uda przejść na sam dół, to przecież osoba, która to przeżyje, zostanie najodważniejszą osobą w całym parku wodnym. Zresztą widzisz, jak my to robimy. Ja nie mogę, ile ty tego stawiasz? Dobra, ja muszę wylać wodę i spróbować to przejść. I uwaga, sprawdźmy to. O, coś czuję, że ja tego nie przeżyję. Dawaj na dół tą wodę, na razie jej nie widzę. No wiem, już. Muszę jej tylko postawić trochę więcej. I dawaj, jestem gotowy. O, co tutaj się dzieje? Nie, to spada na dół. I teraz ja muszę stąd zejść. I uwaga, wow, lecę tutaj, ale chwila. Nie udałoby mi się. Ała, dwa razy uderzyłem w to, ale jakoś to przeżyłem i wpadłem do tego basenu. To było serio mega mocne, ale dla Wojana wydaje mi się, że to wystarczy. Ale wiesz co? Nie mamy jeszcze zjeżdżalni dla Kati i Ptysia. Wydaje mi się, na początku zróbmy coś dla Kati. Czemu by nie? Tylko z jakiej wysokości zrobić tą zjeżdżalnię? Może z naszego dachu? Myślę, że to nie jest ani za małe, ani za duże. I oczywiście ta zjeżdżalnia musi być różowa. Niech ona nie będzie jakaś mega duża. Niewielka zjeżdżalnia dla Kati. I nie może być też ona jakoś mega stroma. No bo wiesz, Kati jest dziewczyną, a ona chyba nie będzie chciała jakiejś mega ekstremalnej zjeżdżalni. Takiej zjeżdżalni może się bać, dlatego dajmy na przykład obramowanie z trawy. Ale to nie jest zjeżdżalnia dla nubka. Ja bym dał tutaj dużo kwiatów, widzisz? Wtedy na pewno będzie czuła się bezpiecznie. A no tak, Kati bardzo lubi kwiatki, bo jest dziewczyną. Ty się w takim razie zajmij robienie tą poręczą, a ja zrobię taką mega prostą zjeżdżalnię. Ta zjeżdżalnia jest najbardziej płaska ze wszystkich zjeżdżalni, jaką do tej pory robiliśmy. No tak, ale Kati jest dziewczyną, więc na pewno jej się to spodoba. Też mi się tak wydaje. Tutaj też zrobimy coś takiego. Tą końcówkę zrobimy troszeczkę bardziej stromą, bo niestety nie mamy tutaj za dużo miejsca. Ale żeby Kati czuła się na pewno bezpieczniej, to wylejemy tutaj dodatkową
wodę. Nic jej się w takim razie nie stanie. I ta zjeżdżalnia na pewno będzie dla niej pasować. Teraz muszę tylko wylać wodę i zobaczyć, czy to na pewno działa tak, jak powinno. Uwaga, Luczek, jadę tutaj. Ale tu jest świetnie z tymi kwiatkami. Na pewno jej się spodoba. No pewnie, że tak. Wow, lecimy tutaj, aż tej wody nam zabrakło. Trzeba jej tutaj troszkę dodać, bo ta zjeżdżalnia się okazała taka płaska. No tak, ale dla Katy to w zupełności wystarczy. Lecimy dalej. I tutaj my spadamy na sam dół i świetnie. Wow, ta zjeżdżalnia była bardzo lekutka. Ale to ona była dla dziewczyny, więc spokojnie. A teraz mamy ostatnią zjeżdżalnię dla ptysia. Tylko tutaj nie ma w ogóle miejsca na kolejną zjeżdżalnię. Zobacz, jak on wygląda, nasz basen. Jeju, masz rację. Tutaj nawet nie ma miejsca, gdzie pływać. Tych zjeżdżalni jest za dużo. Dlatego zamiast zrobić tą zjeżdżalnię do basenu, co ty na to, żeby zrobić ją tutaj do morza? To jest nawet dobry pomysł. Co ty o tym myślisz? Możemy tak zrobić. Zacznijmy może tą zjeżdżalnię ptysia tutaj. I wiesz co, niech ona nie będzie duża, bo wydaje mi się, że ptyś chciałby zjeżdżać na tej zjeżdżalni sam, dlatego będzie ona taka bardzo mała, nawet nie będzie miejsca na łódkę. To on będzie musiał po niej biec, haha. Ale ptysiowi się to na pewno spodoba i patrz, ona będzie leciała prosto do oceanu. Tak szczerze, troszeczkę mu zazdroszczę. Chyba też bym chciał, żeby moja zjeżdżalnia prowadziła do oceanu i myk, tutaj będzie koniec, na sam dół nawet będzie ona prowadzić do samego dna. Tylko Pipek, ty wiesz, że w oceanie czasami są jakieś dziwne stworzenia, co nie? Co ty mówisz, że niby rekiny? Nie ma szans, w Minecrafcie nie ma rekinów, przesadzasz, Luczek. Ja już tutaj nawet wyleję chyba wodę i możemy tą zjeżdżalnię przetestować. Leci tutaj na dół i wow, prosto do oceanu, myk, tutaj na dół. I zobacz, Luczek, nasz park wodny w domu jest skończony. Wygląda naprawdę kozacko. Tutaj jest ptyś, nawet Dubek, który siedzi sobie w jacuzzi. Chyba niezbyt mu się spodobała ta zjeżdżalnia. Tutaj mamy Paliona i nawet Wojana, który przymierza się do wejścia na jego zjeżdżalnię razem z Kati. Ten park wodny wyszedł nam epicko. Ale czekaj, Luczek, czy ty widzisz to samo co ja? Tutaj jest wulkan. Nie, co my teraz zrobimy? Skoro tu jest wulkan, a tutaj są wszyscy Wojanowiczanie, musimy ich w jakimś schować bezpiecznym miejscu. Tylko gdzie? Tutaj wszędzie jest niebezpiecznie. Mam pomysł. Zróbmy w takim razie podwodną bezpieczną bazę i tam ich wszystkich ukryjemy. O nie, on zaraz wybuchnie i jest taki wielki. Dobra, Luczek, pora zrobić podwodną tajną bazę. Myślę, że w tym miejscu jest to dobry pomysł. Wow, tutaj jest tyle wody. Tak, zacznę się już kopać do dołu, Pipek, to na pewno nam się przyda. Niech ci będzie, ale zróbmy te wejście troszkę większe, takie 3×3. Nasza podwodna baza naprawdę będzie mega mocna, tylko wszyscy się tutaj muszą zmieścić i dlatego też trzeba zrobić te wejście dosyć duże. Patrz, to będzie idealne. Tutaj możemy nawet zrobić jakiś widok na morze, bo tutaj jest woda. Tak, racja, zaraz tu zakryjemy szkłem. O nie, już jest woda, szybko, bierz jakieś szkło i zaraz to zalepmy. Jasne, już je mam, Pipek, to na pewno będzie dobre. Wow, nawet takie białe jest chyba lepsze niż normalne. Zróbmy to i wiesz co, fajnie jakby to było takie duże. Nie wiem, jak to wygląda z środka, ale z zewnątrz musi to wyglądać naprawdę dobrze. To będzie naprawdę najlepsza sekretna baza. Ja tutaj wyjdę szybko, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ej, jest to bardzo ładne. Wiesz co, mam taki idealny pomysł, żeby zrobić to troszkę duże. O, coś takiego i uwaga, tadam, wygląda to naprawdę dobrze. Zrobię tutaj jeszcze na dole coś takiego i patrz na to. Wow, to będzie serio dobrze wyglądać. I teraz pora zająć się środkiem. Mamy tutaj dużo rzeczy do zrobienia, bo nie będziemy chyba mieszkać w takim głupim kamieniu. Tak, ale one będą musiały jakoś wejść, te postacie, więc ja tutaj dam szlam, żeby upadły bezpiecznie. Wejściem się zajmiemy za chwilę. Najpierw myślę, że musimy zrobić jeden wielki pokój, który będzie nam służyć jako główne miejsce w tej naszej sekretnej bazie. Na pewno musi mieć dużo jedzenia i nie może przedostać się ten wulkan. O tak, jeju, to będzie straszne, ale to jest przecież podwodna baza. Spokojnie, nic nam się nie stanie. Ja tylko usunę tutaj tego kamienia z tej strony i świetnie. Wow, nasza baza jest taka wielka, tylko jest bardzo dużo kamienia tutaj. Ja bym teraz zamienił podłogę na taką drewnianą. Tak, to będzie na pewno dobre. A zobacz, ja tutaj, o, dokopałem się do wody, ale może zrobimy jakiś taki punkt widokowy. Co ty robisz? Nie, Luczek, uważaj, tej wody jest tutaj za dużo. Szybko, zalep to. Czekaj, czemu ty tutaj stawiasz szkło? Żeby Pipek móc tutaj patrzeć, gdzie jest woda, a może wulkan. To jest dobre, ale wiesz co? Te twoje szkło jest chyba troszkę za duże. No, chyba, że to tak zamurujesz. Okej, niech ci będzie i usuń troszkę tej wody i używasz do tego gobu.
kubki, to jest bardzo mądre. Tak, i zobacz, tutaj będziemy mieli powiększoną naszą bazę, będziemy widzieć wszystko. Wow, naprawdę, to jest takie fajne. Ej, niech ci będzie, ten pomysł był świetny. Ja teraz idę zajmować się tą podłogą, ty też mi pomóż. Najlepiej też musisz ściany zrobić z podobnego materiału, bo pamiętaj, tutaj wszystkie osoby z Wojanowic będą się spotykać. To miejsce musi być bardzo fajne. Dlatego wszędzie postawię kolor niebieski. Nie, co ty robisz? Czemu akurat kolor niebieski? Bo co? Wojan go lubi, Pimpek i ja, więc na pewno to nam się sprzyda. No nie, a czemu nie czerwony? W sumie nie ma osoby, która lubi kolor czerwony z Wojanowic. Ale niech ci będzie, zróbmy ten pokój w kolorach Wojana. Muszę tylko wziąć wszystkie niebieskie rzeczy. Wow, jest ich troszkę sporo. I zacznę teraz zamieniać to tak samo jak Luczek. Ty to czasem wpadniesz na dobry pomysł, nie? Widzisz, to na pewno im się wtedy ten burger spodoba. A dalej możemy zrobić na przykład pokój Kati następny. Co ty na to? Kati, jaki to jest genialny plan. Tylko wiesz co, najpierw ja może wszystko zamuruję na ten kolor niebieski. No bo wiesz, skoro to ma być pokój Wojana, to jednak fajnie jakby wszystko dosłownie było w jego kolorze. I cyk, patrz to, Pipek, ja znam super zakazane komendy i wszystko zamieniam jednym kliknięciem. Co? Jak ty to zrobiłeś? To jest nielegalne, ale wiesz czego jeszcze brakuje? Tutaj, ten sekretny pokoik też jest tego słabego koloru. Zamieńmy to wszystko na kolor Wojana i mamy to wszystko, zostało zamienione. Ej, ten pokój wygląda naprawdę dobrze, ale Luczek, tutaj niczego nie ma niebieskiego. Spokojnie, musimy teraz znaleźć jakieś rzeczy, które lubi Wojan. Co może się spodobać? Na przykład dywanik. O, dywan w kolorze niebieskim. Na pewno Wojan to uwielbia. I wiesz co również lubi Wojan? Diamenty. Dlatego postawmy ich tutaj bardzo dużo w tym od rogu. Tak, Pimpek, a na dodatek możemy zrobić skrzynki dla Wojana. Na pewno tutaj damy mu coś do przetrwania. O, tak. No i oczywiście każdy pokój musi się składać z łóżeczka. Najlepiej takie podwójne. One jest dosyć dobre, ale zróbmy je o tutaj, żeby było troszeczkę więcej miejsca. I weźmy może taką niebieską półeczkę ze światełkami. O, coś takiego. Te łóżko jest takie fajne. I wiesz co? Ten pokój nie jest taki zły, jak mi się wydawało. Ale wiesz co? Wydaje mi się, że brakuje tutaj pieska Pipka, bo to jest piesek Wojana. Patrz, zespałmy go i nazwijmy na przykład ten znacznik, to jest Pimpek. Nie, czekaj, przecież ja jestem Pimpek. Na pewno chcesz zrobić takiego pieska. Naprawdę? No dobra, Wojan ma takiego pieska. Niech mu będzie i zróbmy tutaj mu zagrodę. To jest dosyć dobre. Widzisz to, Pimpek? To będzie w sumie pokój jego pieska Pipka, a na dodatek możemy tutaj zamienić wszystko na trawę, żeby ten piesek mógł sobie tutaj chodzić. No tak, bo pieski chyba o wiele bardziej wolałyby trawę niż takie drewno jak normalni ludzie. I uwaga, gotowe. To jest skończone. Ja może zamknę tego pieska, tylko Luczek, posuń się troszeczkę, żebym mógł to zamknąć i gotowe. Świetnie, nasza zagroda dla pieska jest skończona. No chyba, że chcesz tutaj jeszcze coś postawić. No dajmy mu kości, to na pewno mu się spodoba. My też lubimy kości. Zapomniałem o tym i wiesz co, skoro dajemy kości dla pieska, to szybko jeszcze w pokoju Wojana zrobimy tutaj ścianę z diamentami. On uwielbia diamenty, na pewno mu się to spodoba, Pimpek, świetnie. A tutaj wydaje mi się, że możemy zacząć robić pokój Kati. Tak, ale zróbmy te wejście troszkę większe i tutaj będziemy musieli zrobić pokój dla dziewczyny, czyli wydaje mi się, że musi być on koloru różowego. Kati uwielbia ten kolor, co nie? Tak, i nawet są takie kwiatki różowe, poza tym są świeczki, mamy dużo rzeczy, żeby Kati tutaj została. Tylko najpierw zbudujmy jej taki dosyć duży pokoik, tylko nie większy niż Wojana, no bo wiesz, pokój Wojana powinien być najlepszy na świecie. Spokojnie, pyk, to wszystko już zostało wykopane, widzisz? Ale ty to szybko zrobiłeś. Dobra, teraz ja muszę wziąć wszystkie różowe rzeczy, jakie tylko tutaj są i ja nie mogę. Ej, jest tego troszeczkę. Ja tak naprawdę nie wiem, z jakiego bloku mam to budować. Może zacznijmy od podłogi i zamiast używać różowego bloku, to ja użyję takie białe deski. One wydaje mi się bardzo dobrze komponują się z tym różowym kolorem. Ale to jest genialne, to pasuje idealnie dla dziewczyny. A zobacz, ja tutaj szybko zrobiłem już ściany, bo ten wulkan zaraz wybuchnie. O nie, masz rację, pośpieszmy się i ja cię kręcę. Pokój dla Kati w tej naszej podwodnej, sekretnej bazie musi być naprawdę dobry. Szybko, dokończmy tutaj to wszystko i świetnie, mamy pokój dla Kati. Nie jest on zbyt symetryczny, ale dobra, niech taki zostanie. Jak myślisz, co może lubić Kati? Na pewno bardzo dużo kwiatków, więc musimy jej to właśnie postawić, ale tutaj będziemy musieli również zrobić taki ogród.
Na przykład w tym oto miejscu. Patrz, jaki ładny ogród z kwiatuszkami. A Kati na dodatek uwielbia gotować, więc na pewno jej się przyda taki zlew, jakaś lodówka, co nie? W ogóle musimy tutaj zrobić kuchnię. Przecież jak ten wielki wulkan wybuchnie, to gdzieś tutaj nasi wojadowiczanie muszą gdzieś jeść. Tak, więc zrobiłem taki stół. Zobacz, tyle miejsca powinno wystarczyć, ale mało jest mebli. Ale poczekaj, ja coś tutaj znajdę. Różowe rzeczy. Ej, ile ich tutaj jest? Co to ma być? Jakieś szafki, półeczki? To mi się podoba. Zaraz tutaj postawimy coś ciekawego. Na przykład patrz, jakieś takie szafeczki. Na górze też je dajmy. Wow, ale to jest teraz ogromne. I wiesz, czego tutaj wszystkiego brakuje? Ciasta na samym środku. Myk, żeby można było sobie coś przekąsić. A poza tym Kati przecież uwielbia też obrazy. Patrz to, pipek. Wow, on jest bardzo ładny. Postawmy jeszcze jeden na przykład w tym miejscu. O, jakoś tak. I nawet tutaj może jakiegoś wielkiego obraza strzelimy. Ej, no dobra, to jest bardzo fajne. Ale nie zapomnijmy jeszcze tutaj szybciutko dać takie fajne podwójne łóżeczko z jakąś różową lampką. No i oczywiście takim stoliczkiem. Tada, patrz na to. No pięknie. Ten pokój Kati też wydaje mi się, że jest skończony. Ale wiesz, czego jeszcze nie mamy? Pokoju dla Paliona i Nubka. Tak, na pewno to się przyda, Pimpek. A patrz, ja tutaj z początku przeprowadzę tory, dzięki którym szybko się będą mogli przemieszczać między pokojami. To jest taki mądry pomysł. Dobra, ale zróbmy to na końcu. Teraz zajmijmy się pokojem Paliona. I wiesz co? Zróbmy go może troszkę mniejszego niż inny. Ponieważ Palion nie potrzebuje takiego dużego pokoju, ale też nie może być on zbyt mały. Na przykład w takiej wielkości wydaje mi się, że powinien być wystarczający. I zróbmy takie ściany. Mi się to nie podoba, ale Palionowi pewnie tak. No co? Fuj! Nie! Usuń to! Nie ten kolor zielony! On musi być taki jaśniutki! Ten kolor Palion będzie lubić bardziej! Widzisz to? Zobacz, jaka to jest wielka różnica. Wow, faktycznie masz rację. A wiesz, co mi się wydaje? Że tutaj powinna być wszędzie woda, tak. I na tej wodzie powinniśmy dać takie zielone lilie. To będzie dobry pomysł. Ej, faktycznie, ale to będzie mega kreatywne. Zróbmy to. Ja się teraz zajmę tutaj tymi ścianami, a ty zacznij robić tutaj tą wodę. Nigdy wcześniej w moim życiu nie widziałem czegoś takiego. Wow, to musi być mega mocne. Teraz postawimy taką podłogę i szczerze, myślę, że Palionowi bardzo się to spodoba. Tak, musimy zrobić ją całe na kolor Paliona, czyli niebieskie. I pod wodą też muszę to zrobić. No właśnie, jest pewien problem. Ja tam na dole widzę kamień. To trzeba będzie zaraz zamienić, ale spokojnie. Najpierw zajmiemy się tymi ścianami. Tutaj już wszystko jest skończone. Te linie to był taki dobry pomysł, ale Luczek, nie wiem, czy jednak jest to aż takie mądre, ponieważ nie będziemy mogli postawić tutaj chyba niczego. Nawet takiego głupiego łóżeczka. Musisz to sprawdzić i postaw coś. Zobaczymy, czy to się położy. Poczekaj, dobra. Nie mogę. O, to jest jakaś szafka. Widzisz to? Jeju, to chyba tak nie działa. Możemy ewentualnie zrobić tak, że w miejsce, gdzie chcemy postawić jakąś szafkę, na dole damy stały blok, a wszędzie indziej będą lilie. Tak, to będzie genialny pomysł. Dawaj, zrobimy też mu kuchnię. No taką malutką, niewielką. I co może robić Palion? Mam parę zielonych rzeczy, które na pewno Palionowi się spodobają. Nawet jakieś takie sztandary. Pierwszy raz w życiu coś takiego widzę, ale jest to bardzo ładne. No dobra, postawmy tutaj na przykład, patrz, takie malutkie krzesełka. Ej, jest to dosyć śmieszne. I w sumie możemy z każdej strony tutaj dać ten pełen blok, a te lilie będą w środku. Chyba będzie to tak lepiej wyglądać, co nie? Tak, i to jest oczywiście siedzonko. W takim razie zróbmy naprzeciwko taki wielki telewizor, bo Palion chyba ma coś takiego. Ej, masz rację! Wow, ale to będzie potężne. Ty to masz pomysł czasem, Luczek. A przed telewizorem trzeba by było postawić kanapę, ale nie możemy tego postawić tak normalnie, tylko my. W ten oto sposób. Wow, to jest bardzo fajne. Tutaj postawimy może jeszcze jakieś siedzonka i nawet takie kurtyny. Co jest? Widzisz to? Ale to jest superowe. I może sobie teraz tutaj usiąść. Jest naprawdę fajne. Wiesz, czego mi tylko tutaj brakuje? Jakiegoś wielkiego akwarium. Co ty na to, żeby zrobić je w tym oto miejscu? Palion uwielbia rybki, więc na pewno mu się to spodoba. Dokładnie. To będzie takie bardzo malutkie, niewielkie akwarium, które będzie tuż przy jego telewizorze. Tylko najpierw będziemy musieli to wszystko zrobić na zielono. I najlepiej znaleźć jakąś zieloną rybę. Tylko nie wiem, czy jakakolwiek taka istnieje. Impek, co ty robisz? Dawaj tutaj blok mchu. To lepiej będzie wyglądać. I jeszcze takie glony trzeba by było dodać. O tak, tego mi brakowało. Patrz na to. Już to wygląda całkiem fajnie. Wystarczy dodać tutaj taki
prościutki daszek i gotowe. Świetnie, to mi się podoba, ale nie zapomnijmy o wodzie i najlepiej jakichś rybkach. Patrz, a ja daję spadkoliście, jak się na nich stanie, to one się zapadają. Ale czekaj, ja nie wiem, czy to w ogóle działa pod wodą. No dobra, sprawdźmy to, czy to się nie usunie. To działa pod wodą, myślałem, że te liście się usuną, ale niech ci będzie. Postaw tej wody tutaj jak najwięcej. Tak, dawaj jej tego bardzo dużo i dam jeszcze wodorosty. Tak, wodorosty są bardzo ważne, one są tutaj wszędzie. I czekaj, zacznijmy rzucać takie tropikalne rybki. Wow, one są takie fajne. Impek, to wygląda naprawdę mocno, te atwarium. Spróbuj wyjść. No czekaj, jeszcze postawię parę rozdymek. Dodamy tutaj jakieś fajne bloki i gotowe. Dobra, myślę, że wszystko tutaj skończyliśmy. Wow, to akwarium jest przepiękne. Strasznie mi się podoba. Ale chwileczkę, trzeba dać tutaj informację dla paniona, żeby nie zapomniał. Patrz, prosimy karmić rybki. Ta informacja jest bardzo ważna. A skoro mamy już tutaj te dwie rzeczy, to pora zbudować kolejny pokój. Tylko jest pewien problem. Nasze akwarium troszkę nam przeszkadza, więc chyba będziemy musieli po prostu usunąć troszeczkę tych bloków i w tym miejscu zrobimy kolejne przejście do następnego pomieszczenia. I kto może być następny, jak myślisz? Zastanawiam się właśnie nad kolejną osobą i myślę, że pora zrobić najlepszą osobę na Wojanowicach, czyli Nubka. O fuj, Nubka, ale on lubi dirta, to będzie śmierdzieć. Co ty mówisz? No i trudno. Musimy zrobić też pomieszczenie dla Nubka. Nie możemy go tak zostawić, inaczej on umrze przez ten wielki wulkan. A nasza podwodna baza jest dla każdego. I wiesz co? Taki malutki pokoik mu w zupełności wystarczy. Nubek nie potrzebuje zbyt dużo, oprócz oczywiście dużej ilości dirta. Dajmy mu jeszcze może jakieś ognisko, wtedy się ogrzeje. Ej, masz rację. Nubek bardzo lubi takie rzeczy. I do tego dałem mu jeszcze taką sadzonkę. Czy to bardzo nie wygląda nubsko? Chyba właśnie o to chodzi w tym pokoju, nie? Jemu się to bardzo spodoba. Nawet damy mu taką piłę. Ojeju, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nubek może sobie zrobić krzywdę. Ja bym postawił na górze coś takiego. Ej, Nubkowi na pewno się spodoba takie ostre kolce. On sobie chyba tutaj nie zrobi na tym krzywdy, a bardzo dobrze to wygląda. I przy okazji dajmy jeszcze takiego innego dziwnego dirta. Nubek chyba lubi każdy jego rodzaj. No właśnie, nie wiem, ale patrz, na dodatek mamy taki garduszek. Tutaj będzie stała na przykład woda. Co to jest? Ale to jest wielki garnek ulepiony z dirta. Przecież Nubek to uwielbia. Ciekawe, czy uda nam się znaleźć jakieś dirtowe przedmioty. Może nie ma tutaj samych dirtowych mebli, ale są takie drewniane, a Nubek lubi te połączenie. Dirt, drewno, no i oczywiście taki kamień brzydki. To jest coś, co on naprawdę lubi. I patrz, myślisz, że ten pokój wygląda dosyć dobrze? Tak, jemu się tutaj spodoba, tylko brakuje tutaj oczywiście łóżeczka w jego kolorze, więc postawię je gdzieś. Tylko tutaj naprawdę nie ma miejsca. Może zróbmy, o, coś takiego, taką małą dziurkę dla Nubka. Dobra, to jest naprawdę fajne. Szczerze, te pomieszczenie mi się najbardziej podoba z tych wszystkich. Ono jest takie malutkie, ale wszędzie jest oczywiście miejsce dla Nubka. Tak, racja. I wiesz co, teraz pora zrobić ostatnie przejście. Jak myślisz, dla kogo to będzie pokój? Wydaje mi się, że teraz będzie pokój Ptysia. O tak, to jest bardzo ważne. Nie zapomnijmy o tej osobie, która niedawno dołączyła na Wojanowice. Też nie musimy tego pokoju robić jakiegoś mega wielkiego, ale nie zapomnijmy, jaki kolor jest jego ulubiony, czyli oczywiście żółty. Tak, on bardzo uwielbia ten kolor i wszystko ma na żółto. Ja mam pewien pomysł. Zamiast robić to faktycznie z żółtego koloru, ja tutaj daję mega dużo bambusowych rzeczy. To jest świetny kolor żółty, ale może zróbmy tylko podłogę z tego, a boki żółte. No dobra, wiesz co, chyba będzie to lepiej wyglądać i ten pokój jest troszeczkę za duży, więc po prostu zróbmy go tylko po dwie kratki w tą stronę i od razu zacznij robić już ściany oraz sufit, no i najważniejsze, środek tego pokoju. On będzie wyglądał bardzo mocno, mam tyle pomysłów, co można zrobić żółtego. Jak to? No to co na przykład? Ja w sumie nie mam żadnego pomysłu. Na chwilę to zobaczysz, dajmy tutaj też jasnogłazy, żeby oświetlały tutaj dom Ptysia. One w ogóle są żółtego koloru, idealnie pasują się do tego pokoju. Ja też zacznę stawiać tutaj jasnogłazy i jeszcze oczywiście sufit, pięknie. Ptysiowi na pewno by się to spodobało, jakby to zobaczył. Za chwilę to zobaczy, bo ten wulkan zaraz eksploduje, ale Ptyś oczywiście potrzebuje dzwona, bo jest żółty. Co? Dzwona? Serio? Po co on jest? No nie wiem, ale wiesz co, ja będę używać nowych bambusowych rzeczy. Na przykład takie drzwi chyba się przydadzą i do tego takie klapy wyglądają dosyć mocno. A ja tutaj dam oczywiście sztandary żółte, one wyglądają tak fajnie. Wow,
co to jest? A ja tutaj Ptysiowi zrobię takie super łóżko. Ty, czekaj, on będzie mieć chyba najlepsze łóżko z każdej osoby z Wojanowic. Tyś też uwielbia na przykład słonecznik, więc dajmy tutaj go. O tak, i wiesz o czym zapomnieliśmy? Ptyś ma przecież bardzo dużo przedmiotów, dlatego postawmy tutaj mnóstwo takich skrzynek z najróżniejszymi przedmiotami w środku. Ale on ma swój plecak, przecież jemu to wystarczy. No w sobie masz rację, ale dobra, możemy użyć tego jako magazyn. Wiesz, jak wszystko zaleje wulkan, to przynajmniej Ptyś będzie mógł tutaj dać wszystkie przedmioty, które przydadzą się osobom z Wojanowic. No i patrz, tada! Domek jest nasz prawie skończony dla Ptysia. Jeszcze tylko dodajmy taką prostą lampkę tutaj. No i patrz na to. Ej, czy mi się wydaje, czy my już skończyliśmy wszystkie pokoje? Tak, Pimpek, dajmy tutaj jeszcze jabłuszka i to wygląda naprawdę mocno. Musimy poprowadzić tutaj kolejkę. Wow, ej, tak, tylko czekaj, ta twoja kolejka, chyba się tutaj nie zmieści przez domek Ptysia. Domek Ptysia to ostatni przystanek, więc idealnie to będzie się kończyć. Tutaj mieliśmy pokój Nubka, przed nami był jeszcze pokój Kati i oczywiście najważniejszy pokój Wujana. Wygląda to świetnie, wiesz czego jedynie tak naprawdę tutaj brakuje? Wejścia na górę i na dół, bo jak oni niby mają tutaj wejść? No właśnie, to jest trochę nieprzemyślane, ale może będziesz miał jakiś pomysł. Tak, z dwóch stron zróbmy coś takiego i tutaj postawimy takie mega proste drabinki, co ty na to? Tak, będą wtedy mogli schodzić i wchodzić bez żadnego problemu. Tak, żeby na pewno każdy miał miejsce na wejście i zejście, ale czekaj, co tutaj się stało? Ten wielki wulkan wybuchnął! O nie, tu będzie kolejny wybuch, Pipek, szybko zabierajmy tych Wojanowiczan! Tak, Luczek, trzeba ich wszystkich stąd wziąć, ale patrz, nasza podwodna baza tego nie przetrwa. Widzisz to wielkie przejście? Przecież ta cała lawa tutaj wejdzie. Czy masz jakiś pomysł, jak możemy to zakryć? No pewnie, że tak, spokojnie, tylko będziemy potrzebowali bardzo dużo redstone'a i troszeczkę mechanizmu, ale spokojnie, ja się na tym znam, na pewno nam się uda tutaj zrobić naprawdę dobre przejście. Jestem ciekawy, co wy kombinujesz, to musi być bardzo skomplikowane. Spokojnie, to nie będzie takie trudne, jak ci się wydaje. Na samym początku zróbmy tutaj takie żelazne półpłytki, postawmy je na przykład w ten oto sposób, ale wiesz co? Niestety ta środkowa klapa nie będzie miała żadnego sygnału, dlatego postawimy tutaj taki oto obsydian, ono na pewno nam się przyda w walce z tą lawą. I uwaga, patrz co teraz robię, będę musiał teraz poprowadzić redstone z każdej strony i uwaga, w tym miejscu dajemy przekaźnik i patrz, dźwignie. Ale czekaj, to w ogóle nie działa, chyba jednak zrobiłem coś nie tak. O, teraz widzisz, patrz na to, to się otwiera i zamyka wtedy, kiedy chce. Pipek, ale jest problem, będziemy mogli tylko otworzyć to z zewnątrz, a co jeżeli będziemy chcieli wyjść ze środka? Nie pomyślałem o tym, ale wiesz co, możemy przecież tutaj od tyłu podprowadzić drugi mechanizm, dzięki któremu otworzymy to wszystko z środka, tylko trzeba dać tutaj troszkę więcej miejsca na przekaźnik. Bez niego nasz sygnał redstone'a będzie za słaby i niestety nie będzie nam się udało otworzyć tego całego przejścia. Patrz, już jestem tutaj. Wystarczy, że teraz poprowadzimy ten sygnał redstone'a do tego miejsca i teraz z drugiej strony postawimy tutaj dźwignię, która powinna aktywować ten cały mechanizm i idąc tutaj na górę powinno to się otwierać i zamykać. Dobra, Luczek, spróbuj przeciągnąć tą dźwignię na dole. Jasne, już to robię. Ej, dobra, to działa. Kiedy przeciągasz tą dźwignię, ten sygnał dochodzi tutaj, ale czekaj, to się nie otwiera. Chyba musimy go troszeczkę zamienić. O, teraz to działa. Szybko, zaklejmy jeszcze to szybciutko. I dobra, wszystko chyba działa tak jak należy. Uwaga, idę tutaj do środka. Ty zejdź ze mną, Luczek. Jestem, zamykaj szybko bunkier i tutaj muszą wejść Wojanowiczanie. O tak, ale czekaj, sprawdźmy, czy to działa. Klikam w dźwignię, wszystko się otwiera, a kliknę jeszcze raz w dźwignię i wszystko się zamyka. Dobra, nasza podwodna sekretna baza jest gotowa. Szybko otwieramy to wszystko i Wojanowiczanie, musicie szybko iść do naszej bazy, bo zaraz ten wulkan eksploduje. Dobra, Luczek, to był chyba ostatni członek z Wojanowic. I nie, ile tej lawy tutaj jest? Szybko, dawaj na dół, musimy się schować w tej chwili. Schodzę tutaj na dół i szybko wyłączam tą dźwignię. Udało nam się, zalepiliśmy to. Wow, nasza podwodna baza wygląda tak dobrze. I najważniejsze jest to, że mamy tutaj Wojana. Tak, a tutaj dalej jest Kati, jest na swoim miejscu. O tak, nie zapomnijmy również o Palionie, Nubku. No i najważniejsze, Ptyś też jest w naszej tajnej bazie podwodnej. Każdemu z nich się to podoba. Ale muszę sprawdzić, jak to wygląda z zewnątrz. O, czemu tutaj jest tyle lawy? Nie, to wszystko zostało zalane. Na szczęście nasza cała baza jest pod wodą. Czyli jesteśmy bezpieczni i wszystkie osoby z Wojanowic zostały uratowane dzięki nam.